Czy to znaczy, że mamy po angielsku mówić? Bo inaczej się nie będzie rekordować? Drodzy Państwo, szanowni słuchacze, witam wszystkich na kolejnym, które to już jest 27 lat, miesiąc w miesiąc. No i mamy znowu profesora Rafała Omek, którego zawsze witamy z wielką radością, ale też z wielką radością wszystkich Was witamy z wielką radością, ale w szczególności tych, którzy są po raz pierwszy, bardzo proszę o podniesienie ręki, pierwszaków. Dziękuję bardzo. Zapraszamy. Rafał będzie mówił dzisiaj o czułej sztucznej inteligencji. Sztucznej inteligencji, to czuła, to pewno zapożyczyło się od naszej noblistki. Tak jest, mówiła... ale tak naprawdę od czułego barbarzyńcy. No. Jeszcze wcześniej, tak, jeszcze wcześniej od tej kawiary. Tak. Więc Rafale, podłoga jest twoja. Ona na inostrannym językiem. Dziękuję bardzo. To jest. Ja u pana profesora występuję raz do roku od 11 lat, a w tym roku jest coś szczególnego, a mianowicie byłem tutaj 2 miesiące temu. Nie żebym miał parcie na szkło, tylko muszę uderzyć w piersi. Tak się strasznie rozgadałem, że 4 godziny nie wystarczyło, żeby pokryć 100% tematu. Pokryłem 60% tematu. Ale też byliśmy zainteresowani. No właśnie, były dyskusje, były rozmowy. Dlatego od razu obiecałem, i tutaj są dwie daty, to było 16 lutego. Poprosiłem w takim razie o możliwość dogrywki. Dogrywki, tak, repety. Państwo zgodzili się na tą repetę. Przede mną dzisiaj stoi jeszcze trudniejsze zadanie niż 2 miesiące temu. Bo nie dość, że muszę wyrobić się w czasie, to ten mój, a ja naprawdę chyba, Jacek, ja bym wolał, jakbyś mi dawał takie sloty czasowe jak Fidel Castro. Wiesz, od 4 do 7 godzin. Wtedy można wyczerpać temat. Musiałbym mieć jego służby, żeby utrzymać widownię. No więc dzisiaj zadanie jest podwójnie trudne, dlatego że nie dość, że muszę się wyrobić w czasie, to jeszcze, ponieważ część osób jest nowa, część osób może troszeczkę już zapomniała, o czym mówiłem, no to muszę odświeżyć to, co mówiłem. A mówiłem przez 4 godziny. No z dyskusją razem. Tak, no więc postanowiłem, żeby to odświeżenie trwało pół godziny. Tak, przez pół godziny będę opowiadał o tym, co mówiłem ostatnim razem. Czyli jak ktoś dokładnie pamięta, to może wyjść i wrócić za pół godziny, albo może sprawdzać, czy coś tym razem przekręciłem, albo na przykład, że mówiłem, że coś jest w prawo, a teraz mówię, że coś jest w lewo, no bo przez te 2 miesiące, przez 2 miesiące dużo się zmieniło. Mianowicie 2 miesiące temu pewne coś było znajome, no ja już to znałem, ale dzisiaj zna to cały świat. A kiedy rok temu występowałem u pana profesora, nikt tego nie znał. Co więcej, w listopadzie nikt tego jeszcze nie znał. Mówię o czacie GPT. W lutym tak już byśmy różne rzeczy z czatem robili, ale dopiero początkująco. A teraz cały świat mówi, no wszyscy wiedzą, co to jest czat GPT, a część tak się boi tego czata, że go zabrania, na przykład Włosi. No i teraz czekamy, czy Francuzi pójdą, czy Niemcy pójdą za nimi, czy też jednak tak się nie wydarzy. Czyli będzie lekki update, będzie też wrzucony tutaj czat GPT, czego nie było w lutym. Dobra, to zaczynam. Będę posługiwał się dwoma perspektywami. Perspektywa mikro, która odnosi się do nas samych. Czyli jak powiem, hej, teraz jest perspektywa mikro, to każdy z Państwa może powiedzieć, ja w ogóle nie czuję, żeby to pasowało do mnie. Panie profesorze, coś Pan tutaj nie bardzo chyba doczytał temat. Mam nadzieję, oczywiście tak nie będzie. Ale w tej sekcji, perspektywa mikro, wszystko odnosimy do siebie i sprawdzamy, czy działa, czy nie działa. W perspektywie makro, od
to jest druga. W perspektywie mikro widać szczegóły, widać emocje, widać kontury, widać nie wiem, wzorek na tym pięknym moście w Central Parku. No i na sukience. Tak, dokładnie. Natomiast w perspektywie makro nie widać żadnych emocji, nie widać żadnych wzorków, żadnych szczegółów. Widać coś innego. Widać wzorce, widać paterny. Po co nam te wzorce? Po to, że jak możemy złapać wzorzec i pójść za nim, to ten wzorzec może nas wyprowadzić w przyszłość. Może nas też wyprowadzić w pole, ale może nas wyprowadzić w przyszłość. Czyli kiedy będę opowiadał o perspektywie makro, to proszę nie odnoście tego do siebie, znaczy odnoście oczywiście, ale jak coś się nie będzie zgadzało, to pomyślcie, może nie zgadza się dla mnie, ale może dlatego, że mam więcej niż 13 lat. To mniej więcej taka jest tutaj reguła. No dobrze. Wszystko podlewam sosem neuronaukowym, że dlatego to podlewam, bo mówię o rzeczach, które są bardzo subiektywne. Czyli mówię o emocjach, mówię o doznaniach. I żeby one były troszeczkę mniej subiektywne, to pokazuję, gdzie to jest w mózgu, i przekładam to na. Przekładam to na twarde pomiary liczbowe. No dobrze. Pierwsza część to jest ta, która mi zjadła 4 godziny. To jest perspektywa helicopter view. Patrzymy na wszystko z góry. Po pierwsze, XXI wiek rozpoczął się nie 22 lata temu, tylko rozpoczął się 3 lata temu, 11 marca 2020 roku. Pandemia rozpoczęła XXI wiek, tak jak pierwsza wojna światowa rozpoczęła XX wiek. I ten wiek cechuje się dwoma szczególnymi właściwościami. Pierwsza to to, że jest wirtualny, a druga to to, że jest inteligentny. Oczywiście wirtualna rzeczywistość istniała wcześniej, PlayStation o to zadbało, natomiast miała charakter okazjonalny, nie aż tak dramatycznie intensywny, jaki owa wirtualna rzeczywistość ma dzisiaj. Inteligencja, sztuczna inteligencja, prace nad nią datują się, nie wiem, lata 40., lata 50., potem intensywnie, jak ja robiłem prace magisterskie, sztuczne sieci neuronalne, to wszystko było, ale to nie było takie masowe i nie było tak dostępne. A teraz każdy może wejść na stronę OpenAI, jeżeli zdradzi tylko jeden sekret, czyli numer swojego telefonu i mail, te dwa sekrety, tak, to nagle może zadać dowolne pytanie owemu tworowi i ten twór zacznie rozmawiać. Ja na przykład użyłem tego miesiąc temu, bo byłem proszony o udział w dyskusji oksfordzkiej na temat tego, czy sztuczna inteligencja pozbawi pracy lekarzy, klinicystów. Żeby było ciekawiej, występowałem przed całą salą lekarzy, klinicystów. I żeby było jeszcze ciekawiej, rozmawiałem z jedną z ogromnych znawców tego tematu, ona była moim adwersarzem, niezwykła pani profesor, która miała 90 lat. No i oczywiście przegrałem tą dyskusję za to, no bo już no to tak jakbym z Messim po prostu karne strzelał, za to wzbudził szacunek orędzie na samym początku. Powiedziałem, zanim wystąpię, to chcę przeczytać, tak jak w porządnym procesie, swoje stanowisko. Przeczytałem stanowisko, a to stanowisko zostało przyjęte z takim życzliwym zrozumieniem, ale potem wszystko się zmieniło. Powiedziałem, to stanowisko napisał ChatGPT, kiedy tutaj jechałem taksówką. No, także, no rzeczywiście, zadałem to samo pytanie, o które ja zostałem poproszony i chat mi napisał odpowiedź. I im strzeliłem tą odpowiedź. Ta odpowiedź, czat to zrobił w 3 sekundy, przeczytanie tego zajęło mi 2 minuty.
czy przeczytanie na głos. I z idealną polszczyzną. Żadnego błędu nie było. Ani logicznego, merytorycznego, ani... Dobrze, no to właśnie mówię o takim inteligentnym świecie, który narodził się wszystko dzięki albo poprzez pandemię. No właśnie, ten wirtualny pozwala pozbawić władzy komunikacyjnej najpotężniejszą osobę na świecie. Jedno cyknięcie w Twitterze i Donald Trump nie może komunikować się ze swoimi wyborcami, ze swoimi adwersarzami, z nikim. To jest jego ostatni tweet z 8 stycznia. Przenosimy się do sieci. Zobaczcie, jak wyglądają statystyki. To stare statystyki. Nie mam nowszych. Stare z 2021 roku. A mamy 54% populacji, która jest aktywnym użytkownikiem mediów społecznościowych. To populacji, nie populacji zamożnych, wykształconych Europejczyków, populacji świata. Populacji, która no wtedy miała 7,83, teraz mamy ponad 8. Tak? Czyli ponad połowa ludzi siedzi w sieci. Czyli, że można się z nimi stosunkowo prosto porozumieć. I oni tą sieć penetrują kilkadziesiąt razy na dobę, dziennie. Czyli, że można się z nimi, no nikt nie miał wcześniej takiej władzy komunikacyjnej, żeby za pomocą jednego czy dwóch tweetów dostukać się do drzwi połowy ludzkości. A teraz, no na przykład to, co ma Ronaldo, zasięgi, jakie ma Ronaldo, piłkarz, to przepraszam, żaden papież, nikt takich nie miał na ziemi. W taki prosty sposób. No to jest niewyobrażalne, to jest świat wirtualny. My żyjemy w tym świecie. Część z nas gorąco i witam, przepraszam, że na początku nie przywitałem, są dzisiaj z nami wirtualnie, no bo pan profesor Bikleb jest innowatorem także i w tym zakresie. Wszystko, co robi, jest hybrydowe. To już nie jest innowacja. Chcę tylko przypomnieć, że struktury programistyczne, których teraz używamy, one są kompletnie nieadekwatne do rzeczywistości. One zostały stworzone w świecie analogowym. Czyli nie wiem, ile to wszystko ma lat, na pewno więcej niż 3 lata. Co chcę przez to powiedzieć? Że one są przystosowane do tego, żebyśmy rozmawiali z pracownikami na temat jakiegoś ważnego wydarzenia, albo zadzwonili do dziecka i pomachali mu ręką, jak jesteśmy w delegacji na końcu świata. One nie są przystosowane do tego, żebyśmy wpatrywali się w nie przez 8 godzin. A tak to przez 2 lata miało miejsce. Dla wszystkich white collars byliśmy pozamykani i patrzyliśmy na ekranie. 8 godzin to tak oficjalnie, a nieoficjalnie dużo więcej. Czyli czekamy, aż giganci wymyślą coś lepszego. Na początku na pewno będą to takie proste, formalne zabiegi, które urozmaicą nasz ekran, ale tak naprawdę zmiana nastąpi wtedy, kiedy ja na ekranie będę mógł zobaczyć źrenicę drugiej osoby. Co jest takiego niezwykle ważnego w tym zjawisku? Kiedy ja widzę źrenicę drugiej osoby, to moje ciało zaczyna wytwarzać hormony, tak jakby to był żywy człowiek na wyciągnięcie ręki. Głównie oksytocyny. Czyli nagle mam poczucie bliskości. Mam poczucie przynależności. No ale żebym mógł zobaczyć źrenicę, no to albo komputer, albo ekran musiałby być wielkości wielkiego telewizora, albo powstanie awatar. Czyli, że nagle będzie żywy człowiek, który oczywiście będzie wygenerowany cyfrowo, ale jakość tego awatara graficzna będzie taka, że naprawdę nie będzie można powiedzieć, czy pan profesor jest żywym człowiekiem czy awatarem. Ja będę musiał go poklepać po ręce. O, to jest profesor live, a nie virtual. Bo jak mi ręka przejdzie przez jego rękę, to znaczy, że jest virtual. Wersji 2.1 już ci nie przejdzie przez awatara. Także
Także słuchajcie, no i to jest, gdyby nie pandemia, to czekalibyśmy na takiego awatara, podejrzewam, jedno pokolenie. No bo wszystko przebiegałoby w procesie naturalnym, czyli jednopokoleniowe wymiany. Natomiast pandemia powoduje, że nagle jest gigantyczne zapotrzebowanie na takiego awatara. Oczywiście żaden z prezesów nie powie, że on chce awatara w swojej firmie, ale jeżeli dostanie pytanie, czy chcesz stworzyć większe poczucie więzi między pracownikami, to oni powiedzą, oczywiście, że tak. Świetnie, ale nawet jeżeli musiałbyś za to zapłacić więcej, wykupując, nie wiem, pakiet premium, że będzie wersja z awatarem, no to on tylko powie ile, no i trochę się potargujemy, no i załóżmy, że wyjdzie, że to będzie parę tysięcy miesięcznie, to nagle z tych paru tysięcy miesięcznie, wymnożone przez wszystkich prezesów na świecie, wyjdzie, że jest taki budżet na stworzenie lepszej grafiki i lepszych awatarów, że nie trzeba czekać jednego pokolenia 30 lat, tylko ci programiści i graficy mają już teraz gotowe pieniądze na to, żeby to tworzyć. Bo wcześniej takie budżety dawał tylko Hollywood. Hollywood jest bogaty, ale nie aż tak. Natomiast jak sobie podliczymy wszystkich prezesów na świecie i każdy z nich te parę tysięcy dzieci, no to nagle przyspieszenie będzie gigantyczne. Żałuj, że jesteś jedynym nastolatkiem, bo będę często cię tutaj pokazywał. A dzięki temu nie tylko ty będziesz miał przyjemność obcowania z awatarami, ale my się jeszcze wszyscy na to załapiemy. Ja tu daję 3 do 5 lat. To bo są pieniądze. Są pieniądze i jest zapotrzebowanie. No to produkt się zaraz pojawi. A o co chodzi z tą inteligencją? Wszyscy mówią o sztucznej inteligencji. Ja przypomnę, co jest takiego niezwykłego w tej sztucznej inteligencji. Czego? Niestety nie ma człowieka. Otóż sztuczna inteligencja bazuje na aktywności algorytmu, które się ciągle aktualizują i uczą się non-stop. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Powiem ten sam dowcip, co 16 lutego. Tak jak studenci na sesji. Tylko, że ta sesja trwa tygodnie. A one, te algorytmy, pracują 365 dni w roku. No i po drugie, ciągle dzielą się danymi, wymieniają się danymi. My wymieniamy danymi się z 5 osobami, to są nasze najbliższe osoby, z 15 osobami, czyli 5 tych najbliższych i 10 prawie najbliższych, i to są nasza rodzina i przyjaciele, oraz pozostałe 35 do 50, to są nasi współpracownicy, sąsiedzi. Czyli mamy trzy magiczne liczby. 5, 15, 50. 5 najbliżsi, 15 bliscy, dobrzy i znajomi. I tyle, z nimi szerujemy dane. Z większą liczbą nie jesteśmy. Dlaczego? Bo nasz mózg nie ma takiej wydajności. Nie ma wydajności, żeby objąć swoim umysłem więcej niż 5 osób, żeby znać ich równie dobrze jak siebie samego. Bo to chodzi, te pierwsze 5 osób, my dokładnie wiemy, co one chcą. One są nami, my jesteśmy nimi. Byłoby szczęście, jakby ktoś miał aż 5 osób. Dobrze, żeby jedną. No. Czyli to chodzi po prostu o moce obliczeniowe. A sztuczna ma nieograniczone moce obliczeniowe. A jak jej brakuje, to dzwoni do Google'a albo do Amazona i kupuje więcej chmur. Już. Albo do Microsoft. Czyli, że nie dość, że się non-stop uczy, to jeszcze non-stop się łączy z wszystkimi innymi systemami, które dają jej gigantyczną, potężną moc. No, popatrzcie na to, co się działo z czatem GPT. To będą te dwa nowe slajdy. Żeby dotrzeć do 50 milionów użytkowników, radio potrzebowało 37 lat. Facebook potrzebował kilku lat. Chat GPT 2 miesięcy. Bez żadnej reklamy. Ktoś widział reklamę chata GPT? Wszystko word of mouth.
napędzane przez swoich kolegów, bo nagle odkryli, że jest genialny sposób na pisanie wypracowań z polskiego. Wystarczy tylko podać temat i już. I się pisze samo. A niedługo będzie w udoskonalonej wersji, napisz na czwórkę, bo jak będzie szóstka, to będzie podejrzane. Ci, którzy z was nie próbowali, kto z was próbował czata GPT? No. No tak, no właśnie. Ale ci, którzy nie próbowali, zachęcam wam, bo to jest metafizyczne przeżycie. To jest metafizyczne przeżycie. I im szybciej zaczniecie, tym większą zobaczycie różnicę, bo on jeszcze teraz czasami jest niedoskonały. No bo ma pół roku dopiero. Ale podejrzewam, że na święta Bożego Narodzenia to już nie przyłapiecie go na żadnych palcach. Bo to, co jest jeszcze najśmieszniejsze, im więcej osób go używa, tym szybciej się uczy. Bo to na tym, dlatego oni to wrzucili, dlatego to jest wszystko za darmo. Żeby on się nauczył. Przecież teraz oni mają gigantyczną wiedzę, o co ludzie pytają. Nikt nie ma takiej wiedzy. No, także no tutaj bije rekordy. No i zobaczcie, startup jest teraz wyceniany na 29 miliardów dolarów. Startup. Wystartował chyba 29 listopada. Ja myślałem, że to moja była żona Małgosia zrobiła najlepszy interes na świecie, bo z pomysłu w ciągu roku zebrała 40 milionów złotych na wsparcie psychologiczne. Stworzyła niesamowitą firmę Mindgram, która świadczy usługi terapeutyczne online. Teraz tylko niestety dla korporacji, ale słuchajcie, oni mają miliony programów, miliony terapeutów i to wszystko są za bardzo sensowne pieniądze. Firma, która zatrudnia 20 tysięcy pracowników, może mieć miliony godzin dla każdego z tych pracowników i płaci 20 tysięcy złotych. To dla firmy, która zatrudnia 20 tysięcy pracowników, złotówka za pracownika. Także ja myślałem, że to jest rekord świata, a tutaj pobiją nawet ChatGPT. Wracając. Przy naszym stole zasiada nowy partner. Ten partner, do tej pory przy stole siedzieli inni ludzie, z którymi współpracowaliśmy, przyjaźniliśmy, czasami się kłóciliśmy, czasami walczyliśmy. I tak było przez setki tysięcy lat. No i jeszcze od 12 tysięcy lat siedziały zwierzęta, psy. No i potem 8 tysięcy lat temu pozostałe weszły. Ale psy z nami są najdłużej, dłużej niż koty. No i z tymi zwierzętami też współpracujemy, też się przyjaźnimy. Niestety często niektóre zwierzęta zjadamy. No i one rzadziej nas zjadają. No i tak wyglądał porządek rzeczy, aż do dzisiaj. Teraz nagle przychodzi ktoś, zasiada przy tym stole. Tym kimś jest sztuczna inteligencja. No i ta sztuczna inteligencja jest od nas sprawniejsza. Jest od nas sprawniejsza fizycznie, ale z tym byśmy sobie pogodzili się. Tak? No bo od kiedy wymyśliliśmy statki parowe, no to już wiemy, że może być coś silniejszego niż człowiek. Ale trudno nam pogodzić się z tym, że ta maszyna jest od nas mądrzejsza. Wcześniej jedynie mądrzejszą maszyną od człowieka był kalkulator. Ale z tym sobie dawaliśmy radę ambicjonalnie. Tymczasem on jest od nas mądrzejszy. Teraz jeszcze nie. Pamiętajcie, on jest po wijakach. On jest dopiero w przedszkolu. Ale za chwilę on będzie stawiał lepsze diagnozy. Za chwilę dojdzie do paradoksalnej sytuacji, że ja sam to pójdę do normalnego lekarza, ale moje dziecko, no to wolę, żeby sztuczna postawiła diagnozę. Potem oczywiście ma się opiekować normalny lekarz, normalna pielęgniarka, ale diagnozę ma postawić sztuczna. Bo lekarz, wyliczyłem,
ma w głowie 20 tysięcy pacjentów i przeczytał 200 kg książek. I to jest wiedza, którą można skwantyfikować lekarza. A sztuczna ma 4 miliardy pacjentów i przeczytała wszystko to, co jest napisane, włączając artykułem, który pojawił się w Lancecie 3 sekundy temu. I we wszystkich językach jeszcze, co jest przeczytane. No i tutaj stoimy w takiej niezręcznej sytuacji. Wiele osób mówi, że różnica pomiędzy nami a sztuczną inteligencją jest taka, jak pomiędzy nami a zwierzętami. Czyli jak wrócimy do domu i ktoś będzie swojego pieska albo kotka gładził, to tak popatrzcie i pomyślcie sobie, że to wy jesteście sztuczną. A on jest nami. Znowu, nie za naszej kadencji. My spokojnie nie musimy się przejmować. Ty chłopie, ty jeszcze będziesz miał stosunkowo w porządku, ale twoje dzieciaki to naprawdę wchodzą, myślisz o jakich dzieciakach człowieku ty mówisz, te w przyszłości, nie? To one naprawdę będą postawione w sytuacji niezwykle niezręcznej. Jeżeli chciałyby być lekarzem albo prawnikiem. Za to, jakby chciały być barmanem, o, to jest duże pole do popisu. Wrócę do tego już niedługo. No dobrze. To była niezwykła data, 1492, dlatego że wtedy przystojny żeglarz Krzysztof Kolumb znalazł drogę na skróty i drogę na skróty do Indii i odkrył właśnie tą drogę, nazwał miejsce, które odkrył West Indies. Dlatego teraz jak ktoś sobie patrzy, dlaczego West Indies są tysiące kilometrów od Indii, no to już wie, że Kolumb był kiepski z geografii, źle przygotował swoje mapy, ale dzięki temu zmienił bieg rzeczy. Mimo iż większość osób jemu współczesnym w ogóle nie wiedziało, że cokolwiek się zmieniło. Bo to teraz przywołuje Kolumba. Bo większość osób dzisiaj, tak jak Kolumb, nie wie, że cokolwiek się zmieniło. Była pandemia, nie ma pandemii, wróciliśmy, trochę mamy hybrydowo, ale jest jak jest. Zatem nie, wszystko się zmieniło. To, co spowodowała wyprawa Kolumba, to zamknięcie średniowiecza, a rozpoczęcie nowożytności. Ktoś powie, co ma jedno wspólnego z drugim? No to, że nagle, kiedy zaczęliśmy podróżować na długie dystanse bez oglądania linii brzegowej, to już zupełnie inna nauka była nam przydatna. Zwykłą nauką, czyli nauką na poziomie średniowiecza, nie dałoby się żeglować bez widzenia linii brzegowej. To już trzeba wymyśleć porządną fizykę, porządną astronomię. Po raz pierwszy zaczęto zadawać pytania, dlaczego. W średniowieczu nie trzeba było zadawać pytania, dlaczego. Dlaczego nie trzeba było zadawać pytania, dlaczego? Bo wszyscy znali odpowiedź. Jaką? Bóg tak chciał. Dlaczego kobiety tak często umierają po porodzie? Bóg tak chciał. Nie dlatego, że nie ma warunków higienicznych spełnionych. Nie, Bóg tak chciał. Dlaczego ludzie masowo umierają na dżumę? Bóg tak chciał, bo grzesznicy. Natomiast jakbyśmy chcieli powiedzieć, a w jaki sposób ja mam nawigować, jak nie widzę linii brzegowej, no to wiecie, to trzeba znaleźć odpowiedź. Czyli najpierw trzeba się przyznać, że nie wiem. A wcześniej nie było w ogóle odpowiedzi nie wiem, bo zawsze była odpowiedź, Bóg tak chciał. Czyli na przykład, co zrobić, żeby marynarze wytrzymali 30-dniową podróż? Żeby im zęby nie powypadały, żeby nie złapały ich choroby. Trzeba było wymyśleć witaminy, a potem trzeba było jeszcze kombinować, jakie witaminy są najlepsze, bo wcale nie witaminy, nie cytrusy. Cytrusy nie są dobre. Dlaczego? Bo cytrusy gniją. Najlepszym cytrusem na świecie, w świecie marynarskim jest cebula. To wszystko to jest rocket science. Dla nas to nie jest rocket science, ale dla nich to był rocket science, bo nagle, jedząc cebulę, on miał minimalne straty osobowe.
I ruszyło wszystko. Ruszyła nauka. Chwilę później ruszył humanizm. Chwilę później ruszyła medycyna. I wyzwoliła się nowoczesność. A jak połączymy naukę, humanizm, medycynę, to nam się zrodzi rewolucja przemysłowa. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Wszystko od niego się zaczęło. Uważam, że rok 2020 jest analogicznym rokiem. Nie Krzysztof Kolumb, tylko koronawirus, czyli też koronowana głowa, no bo Kolumb przecież był wicekrólem tych wszystkich. On całe życie, on 4 razy poleciał do Ameryki i myślał, że to są Indie. 4 razy. W ogóle, a najlepsze jest, teraz słyszałem, że słuchajcie, on wyliczył w tych swoich mapach, że Indie są 16 dni podróży. To wziął wody na 32 dni. Tak, dla bezpieczeństwa. I słuchajcie, 16 dnia miał zebranie z zarządem na swoim statku, czy zawracamy, czy płyniemy dalej. I podjęli decyzję, dobra, płyniemy dalej. No bo to już na pewno, no jak było 16, no to może 18 dni. A jak popłynęli 17 dnia, to już nie można było wrócić. Słuchajcie, bo nie będą mieli wody. Czyli spalili mosty. Dopłynęli kiedy? 34 albo 6 dnia. Czyli ostatnie 2 dni przejechali już na kropelkach. No i tak dobrze. No i tak nieźle, tak? Ale wszystko wyszło z tego, że chłopak się źle przygotował. Złe mapy wziął, złych doradców. Nie było lepszych map. Tylko, że, ale właśnie najlepsze jest to, że gdyby wiedział, że to jest niemożliwe, to by nigdy nie odkrył tej Ameryki. Znaczy i tak wiadomo, że ją odkryli, nie wiem, Chińczycy, Wikingowie. Ktoś by ją w końcu odkrył, no ale on miał szczęście. On miał szczęście, że nie miał wiedzy sobie. No i teraz ten rok 2020. Co takiego się tutaj dzieje? Kończy się świat analogowy, a rozpoczyna się świat cyfrowy. I jak za chwilę Państwo zobaczą, uważam, że to jest taka sama jakościowo przemiana, jak w przypadku Kolumba. To jest bardzo śmiałe stwierdzenie, ale zaraz je uzasadnię. Kończy się świat analogowy, zaczyna się świat cyfrowy. Obawiam się, że ten świat cyfrowy będzie krótkotrwały. Ja osobiście uważam, że będzie trwał 80 lat. Że to nie ja, to Yuval Harari, ale ja się podpisuję. Też on tak nie mówi tego wprost, ale to za 100 lat nie będzie homo sapiens. Tylko nie chcę tutaj siać defetyzmu. Będzie wersja upgrade'owana, udoskonalona. Będzie homo 2.0. I kluczową cechą tego homo będzie to, że będzie aśmiertelny. Aśmiertelny. Nie umrze ze starości i nie umrze na chorobę. Może umrzeć, jak go walec przejedzie. No, też niekoniecznie. Dlaczego nie umrze? Bo nie wiadomo, czy w ogóle będzie organiczny. Może będzie nieorganiczny. I w ogóle nie wiadomo, czy będzie miał świadomość. Bo świadomość jest potrzebna w tworach organicznych, a w nieorganicznych po co im świadomość? Czyli być może w ogóle nie będzie nam takim fajnym człowiekiem jak my. Moja druga opinia. To jest proces, który sami sobie wyhodowaliśmy. To jest proces, którego nie możemy powstrzymać. Czyli sami siedzimy na gałęzi, którą piłujemy, która zakończy nasz gatunek. Czyli według tego, co mówi Harari, a ja za nim, ty będziesz ostatnim dziadkiem. A potem już będą aśmiertelne roboty, które będą wyglądały tak samo jak ty. Tylko, że będą, skoro są nieśmiertelne, to nie będą miały dzieci. Bo po co dzieci? Dzieci są po to, żeby dać nieśmiertelność. Jak ja mam nieśmiertelność z technologii, to po co mi dzieci? A jak ja nie potrzebuję dzieci, to ja nie potrzebuję kobiet.
albo mężczyzn. Ja nie potrzebuję płci. Płeć jest po to, żeby mieć dzieci. Skoro ja nie mam dzieci, to nie potrzebuję płci, czyli będzie jedna płeć. Damska. Bo jest lepsza. To znowu mówił nie Harari, tylko Juliusz Machulski w znanym filmie. Seksmisja. A to o tej sztucznej inteligencji, która będzie robiła niezwykłe rzeczy, mówił nie Harari, tylko Stanisław Lem. 50 lat temu. Czyli nadchodzą fascynujące czasy kompletnej przemiany. Szkoda tylko, że one będą krótko trwać. Ale jak ktoś mówi przeludnienie, ludzkość, tak, no, po co się martwić? To jak wy robicie na 500 lat do przodu, wow, po co? Tak naprawdę wszystko, co jest powyżej 30 lat, to już jest kompletna spekulacja. Jeszcze nigdy w historii ludzkości, a jesteśmy ludzkością, zależy jak liczyć, od 2 milionów lat, od 250 tysięcy lat albo od 70 tysięcy lat. 2 miliony lat, wtedy nasze drogi genetyczne rozeszły się z naszymi najbliższymi krewnymi, z szympansami. Od 2 milionów lat nie jesteśmy małpami. 250 tysięcy lat temu nastąpiła mutacja genu FOXP2 i nagle zaczęły nam rosnąć płaty czołowe i obniżyła się krtań. Płaty czołowe służą myśleniu abstrakcyjnemu, a krtań artykułowaniu dźwięku. Nie mają tego żadne zwierzęta inne, mimo iż wszystkie ssaki mają FOXP2. Czyli nam przypadkowo się to zmutowało. Stał człowiek pod jakimś tam, nie wiem, reaktorem jądrowym, a nie wiem, chomika tam nie było. I dlatego nam się zmutowało i staliśmy się człowiekiem, a nie chomikiem. Dlatego dzisiaj ja nie peroruję przed 50 chomikami jako profesor chomik, tylko jestem człowiekiem i są tutaj ludzie. To zupełnie zbieg okoliczności, to FOXP2, mutacja. A 70 tysięcy lat temu nastąpiła rewolucja poznawcza. Czyli nagle te płaty czołowe już tak się rozbudowały, że nagle coś kliknęło i potem nastąpiło lawinowe przyspieszenie. Czyli że to było kurczę, tym chomikiem, tak się zamyśliłem, że straciłem wątek. Tak czy inaczej, ten siedzimy i sobie piłujemy niestety tą gałąź. Ona od strony jest... drzewa piłujemy. Od strony drzewa piłujemy, no nie z drugiej strony. Z drugiej strony, no zlecimy. No właśnie, to od strony drzewa. Ale na pewno nic się nie stanie przez 3 pokolenia. Jak ktoś wyjdzie przygnębiony z tego wykładu, to ja powiem, to źle mnie zrozumieliście. Wy powinniście wyjść i powiedzieć, Jezu, dziękuję, że jest 2023, a nie 2093. Dziękuję i ja się cieszę, że są ludzie, których mogę pomacać, dotknąć i że w ogóle tak mało tej cyfrowości, bo ona dopiero nadejdzie. Carpe diem. To znowu nie myśmy wymyślili, ktoś przed nami. No tak właśnie, by the way, BC, before Christ, tak? A historia zacznie mówić before COVID. Świat cyfrowy ma 3 odkrycia. Kolumb miał mnóstwo niezwykłych odkryć. Ziemniaki, kakao, kawa. No i postawienie jajka. W ziemniakach była ciekawa rzecz. Ja nie wiem, czy wy pamiętacie. On ziemniaki przywiózł, ale nie jako ziemniaki. Jako kwiaty. Były kwiaty. To dopiero po 100 czy tam po iluś latach odkryto, że można zjeść bulwę na dole. Wyobraźcie sobie, co by było, gdybym ja dzisiaj do was powiedział, słuchajcie, od dzisiaj tulipany to są ziemniaki, jemy bulwy. Byście się popukali w głowę. Dokładnie tak, jak się cała Europa pukała w głowę, kim kazano jeść te bulwy. Bo im kazano jeść na surowo. Dopiero francuski lekarz wymyślił, że to trzeba gotować. Pewnie jego żona rzuciła, wściekła to do ogniska, tak? A potem nagle zapach się rozszedł, pieczonego ziemniaczka i się zmieniła historia. No właśnie. No. Oto 3 odkrycia. Pierwsze to ludzie. Świat cyfrowy odkryje ludzi. Odkrycie drugie to dane. Świat cyfrowy odkryje dane.
odkrycie trzecie, emocje. Odkryje emocje. Ludzie, dane i emocje zostaną odkryte na nowo. Bo zawsze były ludzie, zawsze były dane, zawsze byli ludzie, dane, zawsze były emocje. Tylko kompletnie na to nie zważaliśmy. A teraz to będą luksusy. Ludzie to będzie luksus. I za chwilę podam wam neurobiologiczne powody, dla którego ludzie to jest luksus. Dane to jest kapitał. I mam nadzieję, że was oburzę tym, że zarzucę wam, że pracujecie 7 dni w tygodniu po 16 godzin dziennie, z czego większość to pracujecie za darmo. I powiecie, jak to? I mówię, no tak. A potem powiem wam, że coś, co przez stulecia, jeśli nie tysiąclecia, było naszą kulą u nogi. Emocje są dobre w weekend, na meczu, a tak najlepiej to w ogóle kontrolować, trzymać je, nie bądź taki rozemocjonowany. No nagle ta kula u nogi staje się naszym jedynym atutem. No bo to jest jedyna rzecz, której nie ma sztucznej tej wiedzy. Czyli coś, co traktowaliśmy taki, o, taki ubogi krewny, nagle jest kartą, którą, jedyną kartą, którą możemy grać. No i nie ukrywam, że połowa ludzkości dużo lepiej rozgrywa tą kartę niż druga. Bo mniej wyśmiewała, wręcz odwrotnie. On dla niej, dla tej pierwszej połowy, emocje były zawsze ważne. Do drugiej połowy, emocje co tam? No właśnie, ludzie to luksus. W analogowym świecie, jeszcze przed pandemią, to, że jest mnóstwo osób, to jest norma. Wchodzę do sklepu, jest jakie tłumy. Wchodzę do kina, kurczę, jaka kolejka. Wchodzę do restauracji, jaka zatłoczona. Czyli wręcz ludzie mnie irytowali. Natomiast wystarczy, że 2 lata byłem zamknięty na klucz, to potem cieszyłem się, Jezu, jakie, ile ludzi na ulicy. No przecież nikt w życiu tak, no pamiętacie, przecież jak jeździ, to jedyna dobra rzecz pandemii, że można było przejechać coś, co normalnie dzieje się w godzinę, w 20 minut. Bo żadnych korków, no bo wszyscy w domu siedzą. Pierwsze miesiące pandemii. Jeszcze wtedy, kiedy, nie wiem, 100 osób umierało dziennie, wtedy wszyscy siedzieliśmy w domu i nie wolno było do parku wychodzić. A potem, jak były dziesiątki tysięcy, to już nikt się nie przyjmował. No, ludzie, to jest przywilej. Nagle odkryliśmy, jejku, jak fajnie, że wreszcie restauracje są w 100%, a nie w 25%. Zapełnione, że ja mogę pójść na spotkania ludyczne, które nazywają się meczami i koncertami. Teraz już z powrotem trochę zapomnieliśmy o tym, ale wystarczy kolejna pandemia i znowu sobie przypomnimy, jak bardzo łakniemy drugiego człowieka. W świecie cyfrowym, zakładam, że świat cyfrowy będzie za jedno pokolenie, czyli 2050. To będzie luksus. Dlaczego? Bo będziemy się bali. Bo w domu będziemy mieli wszystko, bo sprawi to wirtualna rzeczywistość i rozszerzona rzeczywistość. Jednocześnie będziemy bali się innych ludzi oraz innych chorób. Zobaczcie teraz, jak pandemia zmieniła nastawienie do... Byłem... Świeżo wróciłem ze Stanów, dlatego, przepraszam, musiałem przełożyć o tydzień, przesunąć termin wykładu. Tam w dalszym ciągu mnóstwo sprzedawców jest w maseczkach, w tych sklepach. Wiecie, i to jest u nas tego jakoś nie widać, ale tam... Ale jest obowiązek u nas, tylko że nie widać. W hybrydowym świecie, w którym jesteśmy obecnie, fizyczna bliskość to przywilej. To jest książka, którą gorąco polecam wam do zakupienia i przeczytania, czy to w weekend majowy, czy w czerwcu, czy kiedykolwiek chcecie. I najlepiej, żeby jeszcze to sprawić przyjaciołom, tych, których lubicie. Albo przyjaciołom, tak. Co tam jest takiego niezwykłego? No jeden cytat, który może zachęcić do przeczytania. Osoby towarzyskie, które się spotykają, by wspólnie jeść i plotkować, mają większe szanse na długie życie niż ci, którzy rzucą palenie, niż ci, którzy się odchudzają, niż ci, którzy regularnie ćwiczą. Bo ich ciało wytwarza tyle substancji wzmacniających układ immunologiczny. Tylko, że ja muszę być na wyciągnięcie ręki.
żeby widzieć źrenicę, żeby dotknąć i żeby powąchać. I wtedy pełno hormonów odpala się w moim ciele. Oczywiście to nie chodzi teraz o to, żeby ludzie powiedzieli, dobra, to ja zaczynam z powrotem palić, no to się będę częściej spotykał z nimi. Nie, i jedno i drugie. Rzucasz palenie i spotykasz się. A drugi wniosek, nie miej wyrzutów sumienia, czy idziesz na ploteczki. Bo ty nie idziesz na ploteczki. To nie jest w celach towarzyskich. To nie jest dla przyjemności, to jest dla celów medycznych. Idziesz wzmocnić swój system immunologiczny. A to, że przy okazji jest przyjemnie i obgadacie połowę osiedla, no już jest dodatkowa. Będziemy dał świat cyfrowy. Oczywiście za 30 lat wszyscy będziemy się śmiali z tego rysunku. Ale tak to sobie wyobrażam. Jesteśmy my z partnerem, z małymi dziećmi, które potem wylatują. Stworzą sobie takie domki. Tak? Domki są przepiękne. Tak? Wydaje się, że może małe, ale ja tu mogę mieć w środku Carnegie Hall. Tak? Bo ja sobie wirtualnie wytworzę Carnegie Hall i wy wszyscy będziecie siedzieli w Carnegie Hall i ja strzelam wykład. I być może nawet jak Jacka dotknę za rękę, to ta ręka będzie miała strukturę, bo być może właśnie będzie jakiś taki software, że już będzie... Software będzie działał na twój mózg, żeby tobie się wydawało. Tak jest. Że dotykasz. Tak jest, no. Taniej. Tak. I w tym domu będzie wszystko. Jeszcze kiedyś, jak pisałem moją książkę Emo Sapiens, to był 2015 rok, to mówiłem, przyjaciele są ważni i to ważni, żeby, poza wszystkimi powodami, o których wszyscy wiedzą, to jeszcze przyjaciel powinien być naprawdę na wyciągnięcie ręki. Na wyciągnięcie ręki, czyli mieszkając niedaleko ciebie. Po co? Jak będziesz chory, to kto ci leki przyniesie? Możesz mieć 100 przyjaciół na Facebooku, ale musisz mieć tego, który jest fizycznie, bo ci przyniesie lek. Teraz już nawet to jest nieaktualne. No bo przecież zamawiam Uber Eats i już mam leki, a za chwilę drona zamówię i leki przylecą. Wszystko. Rozwinął się cały nowy rynek dostawy pod próg do mojego domu, wszystkiego, co mi się tylko zechce. Wcześniej, przed pandemią, to był jedynie takim rynkiem, był pan taksówkarz. Tego mogę sobie zamówić i mi przywiezie dowolny alkohol, jaki chce. No to był taki wczesny drog. Mleko przynosili. No, właśnie. Tak. No, będziemy sobie w takich domach. No i baba cielęcinę przynosiła, tak zwane. I będziemy cały czas sami. Chyba że ktoś powie, panie profesorze, proszę się nie martwić, wymyślona zostanie oksytocyna w pigułce. Czyli wszystkie te hormony, które są ważne, będą w pigułce odpalane. Czyli że rano będziemy wiadro pigułek klikali i będziemy się czuli tak, jak dzisiaj, jakbyśmy sobie właśnie przyszli na wykład i mamy to w sposób naturalny. Samotność. To będzie największe zagrożenie cyfrowego świata. Nie nowotwory, nie choroby serca, bo one będą wyleczone. Jak człowiek nie nauczy się ich wyleczyć, to sztuczna inteligencja szybciej się nauczy. Walczymy z tym rakiem od 200 lat, tak? Sztuczna z pomocą czata GPT może przynajmniej nas zainspiruje. Za to tutaj nie, samotność. No i dlatego pojawi się nowy zawód. Mamy obecnie white color, pracujemy umysłem i blue color, pracujemy siłą mięśni, tak? No i zarówno umysłowi, jak i fizyczni na początku swojej kariery, ponieważ jeszcze nie mają wykształcenia, no to dorabiają sobie jako barman. Taki prawnik dorabia jako barman. Natomiast dla prawników za 20 lat, ja powiem, hej człowieku, to może lepiej się wyspecjalizuj jako barman. Bo ja jako człowiek będę chciał porozmawiać z żywym człowiekiem, barmanem, a nie jakimś automatem. Mimo, że on robi równie dobre drinki, może nawet jeszcze lepsze. Ale ja chcę, żebym mógł popatrzeć komuś w źrenicę i powiedzieć, jak mnie bardzo ta zła kobieta skrzywdziła. Chcę, żeby to był facet, bo on mnie zrozumiał, a nie jakaś maszyna, która będzie udawała. A prawnika to ja mogę sobie załatwić. Człowiek, który pomaga mi teraz z naszymi sprawami prawnymi, on mówi, ja go poprosiłem, żeby zrobił NDA.
No, po 30 minutach daje. Kurczę, tak szybko. Myślałem, że z dzień, dwa, tutaj 30 minut. Mówi, ty, czat mi napisał w minutę, potem to poprawiłem i proszę. Kurczę. A ten czat dopiero się uczy, on jeszcze nic nie umie. No właśnie, będziemy chodzić do sklepu, ale to nie będzie sprzedawca, który będzie wyspecjalizowany w cenie jabłek. Nie, to będzie sprzedawca, który będzie wyspecjalizowany w zdrowym żywieniu, w work-life balance. To będzie sprzedawca, który będzie elokwentny, pełen erudycji, pełen empatii. Czyli żeby być takim sprzedawcą, to w ogóle najlepiej skończyć studia aktorskie i psychologiczne. Czyli teraz jak ktoś dopiero początkuje, to idzie i jest sprzedawcą, tak? Ja mówię o takiej właśnie pomocy w Biedronce. Tymczasem później to tam profesorowie będą chodzić. Dlaczego? Bo ludzie będą chodzili do tego sklepu po to, żeby wreszcie spotkać jakiegoś człowieka. I żeby ten człowiek za pieniądze, no już kupuje te jabłka, z nim pogadał. A tych jabłek to będzie tyle, co kot napłakał po jednym jabłku, tak? Bo potem on i tak weźmie tableta i wszystko sobie na tablecie zamówimy, klik i zanim do domu dojdzie, to już będzie na mnie czekało. Czyli, że nagle taka Biedronka nie będzie wielkości boiska, tylko będzie wielkości małej sali, będzie dużo więcej. No wyciągnięcie ręki. Bo tam nie będzie, tam produkty będą tylko na wystawie. Nie trzeba w ogóle niczego magazynować, bo i tak wszystko przyleci. Ale skąd wiadomo, że będzie nam cały czas taką potrzebę bliskości? No nie cały czas, przez 80 lat będziemy mieli. Spokoi naszej potrzeby bliskości w inny sposób, którego my jeszcze nie znamy. No, będzie można zaspokoić potrzeby bliskości chemicznie. To się nazywa alkoholizm, narkomania. Żartuję teraz. Chemicznie za pomocą sztucznej oksytocyny, którą być może wymyślą, ale być może okaże się, że ta sztuczna oksytocyna nie jest tak wspaniała jak prawdziwa oksytocyna. Tak długo, jak będziemy tworem organicznym, potrzebujemy potrzeby bliskości. I to nie tylko my, głupio powiedziałem, potrzebujemy potrzeby. Musimy mieć spełnioną potrzebę bliskości. Nie tylko my, ale i zwierzęta. Robiono okropne doświadczenia, teraz nikt by ich już nie powtórzył, na szczęście tylko na zwierzętach, ale to jest tak okropne, kiedy zabierano od to były lata 50., kiedy nowonarodzonej małpce oddzielano ją od mamy i jedna grupa miała małpkę jakby taką maskotkę, druga w ogóle nic nie miała, a trzecia miała prawdziwą mamę. I potem sprawdzano, jak te małpki się wychowywały, jak rosły. I te pierwsze dwie bez prawdziwej szybko umierały, nie przeżywały, nie miały tego poczucia bliskości. Znowu, poczucie bliskości nie jako psychologiczna wartość, bo ona jest tylko czymś, co my widzimy, czujemy, ale poczucie bliskości jako reakcje chemiczne w naszym ciele, które są wyzwalane przez hormon oksytocyna. No właśnie, my będziemy chodzili, żeby zrobić zakupy, żeby pójść do fryzjerki, po to bardziej, żeby z nią porozmawiać, bo maszyna sama nam zrobi wszystko. Założymy kask na głowę, rzucamy 5 zł i wychodzimy z fryzurą. Widać, że mężczyzna się wypowiada. Nawet teraz zobaczcie, powróci do łask królewski Joker. Łazem to jest trochę złe słowo, tak? Do firm. Dlatego, że będą zatrudniane osoby, których zadaniem będzie sprawianie, żeby ludzie się dobrze czuli. Ale nie przez to, że będę rozdawał ciastka, tylko przez to, że będę miłym człowiekiem, do którego zawsze mogą przyjść, pogadać, przytulić się, ja ich rozweselę. Jak szef jest za bardzo nadęty, to trochę mu spuszczę powietrze, bo rolą błazna i nie wolno za błazna za to karać jest drwina władcy. Patrzcie, jakie pożyteczne funkcje. Przykład. Jest taka firma amerykańska, zatrudnia 6 tysięcy pracowników, zajmuje się renowacją starych części samochodowych.
nie po to, żeby było taniej, tylko po to, żeby nie produkować śmieci. I zero waste. Tak. I ta firma zatrudnia duchownych bardzo różnych wierzeń. I ci duchowni nie są po to, żeby ewangelizować pracowników, tylko żeby byli tymi osobami, do których można przyjść, pozwierzać się. Kto myśli, że niech tam będą duchowni. Jest katolicki, jest pop, jest rabin, jest buddysta. Więc to się już dzieje. Ale to jest oczywiście. To może być duchownie, to może być moja świętej pamięci babcia. Ja bym naprawdę do każdej korporacji ją wsadził, wszyscy by ją kochali. Bo to prawdziwa taka bajkowa babcia. Ona nie musi mieć żadnych skillsów merytorycznych. Nie, ona po prostu będzie, uśmiechnie się, można z nią pogadać, zrobi herbatki. I teraz jak zarząd będzie widział, że nagle dzięki temu wszystko się kleni i jak coś jest za bardzo napięte, to potem to napięcie schodzi dzięki tej babci. No to kurczę, ja mówię przysłowiowo, babcia, to może być miły, fajny, jowialny człowiek. Teraz są pani języki wpływające, które są w ciągu dnia i one mają swoich ludzi, które są w korciany. Ale zobaczcie, czyli nagle ktoś będzie miał wpisane w CV, jestem fajnym człowiekiem, którego wszyscy lubią. Nie mam żadnej szkoły skończonej, żadnych języków nie znam, za to wszyscy mnie lubią. I teraz nigdzie by nie znalazł roboty. A za parę lat wszyscy się będą o niego zabijać. Zupełnie inny skills. Takich skillsów trzeba uczyć dzieci. Bądź człowiekiem, którego wszyscy będą lubić. Teraz mówimy, hej, bądź super prawnikiem, bądź super lekarzem. Sztuczno to zaraz będzie dużo lepiej wykonywać. Bądź super człowiekiem, którego wszyscy lubią. Czyli nagle zmieniamy siłę ciężkości. No właśnie, to teraz będzie bolesne. Wam się wydaje, że pracujecie 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu. Tak mówię stereotypowo, tak? A ja uważam, że pracujecie od 12 do 18 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu. Ilekroć dotykacie swojego smartfona, to już jest praca. Ilekroć wchodzicie na YouTube'a, żeby zobaczyć fajny film z dziwnym kotem, to już jest praca. Ilekroć włączacie przeglądarkę, żeby wyszukać, co to znaczy słowo idiosynkrazja, to już jest praca. Ilekroć włączacie Onet czy wirtualną, żeby zobaczyć, co się dzieje w świecie, to już jest praca. Ilekroć włączacie pudelka, to już jest praca. Ilekroć oglądacie Instagrama, to już jest praca. Dlatego, że wasze dane są zapisywane, potem służą bardzo dobremu dopasowaniu komunikatów handlowych. Ja wiem, że to brzmi okrutnie, że to jest inwigilacja. Okej, tak naprawdę to spowoduje, że jak ktoś nie znosi samochodów, to nie będzie oglądał reklam samochodowych. Za to będzie oglądał więcej reklam przetworów, bo okazuje się, że lubi przetwory. Ja wiem, że to jest irytujące, jak ktoś mówi, hej, wczoraj rozmawiałem o testach ciążowych i jutro i dzień później pojawiły mi się reklamy pieluszek. Skubańcy, wszystko nie podsłuchują. No, to rzeczywiście coś jest na rzeczy, tylko że ja mam na to sposób. Ja mam na to sposób. Zaraz wam powiem, co zrobić. Ale zanim, to najpierw rys historyczny. Kto miał władzę w XIX wieku? Ten, kto miał dostęp do surowców. Wszystkie państwa, które rządziły światem, miały dostęp do surowców. Były to państwa europejskie, które nie posiadają żadnych surowców, ale te surowce są w Afryce. W wieku XX liczył się dostęp do informacji. Masz informację, masz władzę. A w wieku XXI dostęp do danych osobowych. Ale nie dane osobowe, jaki jest twój PESEL i czy jesteś z najzamożniejszej części naszego społeczeństwa, czy z umiarkowanej. Tylko co lajkujesz, ile sekund siedzisz na stronie, co czytasz, ale po to, żeby
tym lepiej dopasować do ciebie reklamę. Ukropnie to brzmi. Ale jest pewne bardzo pozytywne rozwiązanie. Tylko trzeba zmienić paradygmat. Kompletnie. Dlatego znowu, my raczej nie zmienimy paradygmatu, my do końca będziemy narzekać, że nas inwigilują. Ale ty możesz zmienić paradygmat. Widzisz, kurczę, jesteś tutaj sam. Trzeba było przyjść z kolegami, to byśmy wtedy... Ty zmienisz paradygmat. Bo na czym polega zmiana paradygmatu? To nie jest rozrywka, to, że ja siedzę na Instagramie, to jest ciężka praca. A jak jest ciężka praca, to znaczy, że ja powinienem za to dostać kasę. Bo teraz nikt z nas nie dostanie pieniędzy, bo wszystkie pieniądze nasze idą tu. Do tych dwóch miejsc. Bo tak mówię symbolicznie. Jedno to jest Google, a drugie to jest Facebook. 480 miliardów dolarów w ubiegłym roku. A to są pieniądze, które myśmy zarobili. Bez nas oni by nic nie mieli. Czy ja mówię, Meta, Alphabet, oddajcie nasze pieniądze? Nie, ja mówię tak rozsądnie. Podzielmy się pół na pół. Dla was połowa, dla nas druga połowa. Czyli co mówię? 500 plus od Marka Zuckerberga i 500 plus od kolesiów z Google'a. I trzecie od Morawieckiego, złotówka, a tamte w dolarach. I mogę się zgodzić na inwigilację. Rozumiecie? To jest mój pomysł. Don't get mad, get even. Po co walczyć? Lepiej pohandlować. Ja mogę powiedzieć, nie zgadzam się na inwigilację, jak przeglądam strony polityczne i pornograficzne. Takich danych o mnie nie sprzedaję. W końcu i tak sprzedam, bo mi zaproponują jeszcze lepszą stawkę. Ale to już będzie moja decyzja. A tutaj proszę bardzo, wszystkie firmy, wszystkie browary tego świata, wszystkie firmy samochodowe tego świata, bierzcie moje dane, tylko mi płaccie. Do tego potrzebna jest bezczelność i dobry prawnik. Mam nawet sposób, jak pogrozić Alphabetowi i Mecie. Bardzo prosty sposób. Użyć ich do tego, żeby się zwołać i powiedzieć coś, co no my tutaj na tej sali byśmy sobie poradzili, nie wiem, czy ty byś sobie poradził. Zwołamy się wszyscy na Facebooku i powiemy, odłączamy się na 24 godziny. Dałbyś radę? 24 godziny bez Facebooka? A kurczę. Oczywiście, że nie ma. Co to jest Facebook? To dziaderstwo. Okej, dobra. Ale mówiąc Facebook, ja mówię TikTok, Instagram. Rozumiecie? Twitter, tak? Odcinamy się, odłączamy się od prądu na 24 godziny. I co się dzieje? Obie te firmy mają w tym dniu zero przychodów. No bo nie ma reklam. No bo nie ma ludzi. I oczywiście nikt nie zbankrutuje, no bo to jest 1/365 część ich przychodu, ale zobaczą siłę ludu. No i jeszcze dobry prawnik i cyk. Znowu, nie dla nas, ale dla ciebie. Wyobraź sobie, że masz 500 dolarów z jednego źródła, 500 z drugiego i 500 od Morawieckiego. No i można funkcjonować. Tak naprawdę, tak mówię, że siedzimy i podpiłujemy sobie. Wiecie, kiedy się wszystko zaczęło? Wiecie, kiedy był czas, żeby powiedzieć stop? Bo teraz już nie ma. Teraz nikt nie powstrzyma tego. Maszyna ruszyła. Maszyna ruszyła. Wiecie, kiedy był czas, żeby powiedzieć stop? Pod koniec XIX wieku. Znaczy, po pierwsze, można było porwać Benjamina Franklina. Nawet nie wiedziałem, że on nie był prezydentem. To, że on jest na 100 dolarówce, to nie znaczy, że jest prezydentem. Byłem pouczony przez Amerykanów, czy on wcale nie jest prezydentem. Bo to wszystko jest jego wina. Benjamin Franklin. Wiecie dlaczego? Bo on wymyślił elektryczność. Bo to jest wszystko wina elektryczności. Elektryczność i potem elektryfikacja w końcówce XIX wieku, to był początek końca. Elektryfikacja, ale elektryfikacja nie po to, żeby oświetlić czy ogrzać, tylko elektryfikacja po to, żeby zrodziła się elektronika. Jak się zrodziła elektronika,
to potem jest cybernetyka i sztuczna inteligencja. I koniec. Jak to powstało, to nie ma, bo to jest zbyt kuszące. Bo to obiecuje niezwykle profity, niezwykle prosty sposób. Takim profitem jest napisanie, wypracowanie na dowolny temat za pomocą, w dowolnym języku, za pomocą jednego kliknięcia. Albo postawienie diagnozy nie przez 20 tysięcy lekarzy, którzy są zatrudnieni w województwie, tylko przez jeden komputer. To jest pokusa, której się nikt nie oprze. I nawet jakieś pomysły, żeby spowolnić rozwój sztucznej inteligencji. No jakby spowolnić elektryfikację. Nie da się. Nie da się. Ludzie po prostu zobaczyli, na czym to polega. Jedyna rzecz, i to będzie główne przesłanie w drugiej części mojego wystąpienia, to pokazać, co dobrego może zrobić sztuczna inteligencja. Żeby te 80 lat przeżyć naprawdę w jak najbardziej komfortowych warunkach. A potem już czeka nas tylko jedno. Co? Nieśmiertelność. No dobrze, to zakończę tą emocję. To są badania McKinsey'a, czyli wielkiej firmy konsultingowej z 2016 roku. One miały zadaniem zasymulować, jak będzie wyglądał rynek pracy 2030. Czyli w ogóle nawet nie wiedzieli o tym, że będzie pandemia. Czyli te wyniki teraz byłyby jeszcze pewnie inne. Jestem ciekawy, kiedy McKinsey zrobi korektę, tak? Ale wyszło coś niezwykłego. Największa zmiana, największy przyrost umiejętności, które będą wymagane w 2030 dotyczy, to nie jest niespodzianka, umiejętności technologicznych, ale srebrny medal jest już wielką niespodzianką, a dla mnie radością. Social and emotional skills, czyli umiejętności miękkie, których nikt nie wymaga, składa się pytanie o pracę. Chyba że mam być pedagogiem, mam być przedszkolanką, albo mam być osobą w HR-ze. Ale tak, nikt nie wymaga. A tutaj nagle nam wychodzi, że to będzie numer dwa. Te miękkie umiejętności lepiej, ładniej nazwać, żeby to dobrze pasowało, bo jak coś ma dobrą nazwę, no to wtedy jest bardziej nośne. No i wymyślono tą nazwę inteligencja emocjonalna. Co to jest inteligencja emocjonalna? To umiejętność przebywania z innymi i z samym sobą. Dla jednych jedna jest trudniejsza, dla drugich druga jest trudniejsza. Albo inaczej, to jest umiejętność rozumienia i zarządzania emocjami. Rozumiem emocje, wiem, jak funkcjonują, to jest pierwsza część, a druga rzecz, umiem nimi zarządzać. Czyli na przykład wiem, co mam zrobić, kiedy przepełnia mnie wściekłość. I oczywiście nie są to dyrdymały typu, hej, staraj się nie być wściekły. Bo to nie działa. Bo to jest działanie psychologiczne. Mówię to jako profesor psychologii. To nie działa. Najpierw trzeba biologicznie zadziałać, dopiero potem wjechać w psychologię. Czyli na przykład, jak się z kimś kłócicie, z kimś bliskim, no i na moment jest chwila olśnienia, dobra, już się nie kłóćmy dalej, a wymyślmy coś, żeby się pogodzić, no to jak komuś przyjdzie coś takiego do głowy, to wymawia to na głos do drugiej osoby. To średnio rokuje. Najpierw trzeba zrobić stop, wziąć 3 minuty przerwy, żeby przez te 3 minuty coś innego zrobić. Powiem wam później, w drugiej części. A dopiero potem wrócić i kontynuować negocjacje. Trzeba się rozbroić z chemii, która generuje wściekłość. A nie można ją stłumić i rozmawiać psychologicznie. Nie? Najpierw trzeba się rozbroić. To jest tak, jakby do stołu negocjacyjnego by siedli kolesie z wielkimi pistoletami. Nie, to trzeba pistolety na zewnątrz zostawić. Wtedy można dyskutować. No i to jest jedyna rzecz, której nie ma sztuczna inteligencja. Teraz, jak ktoś ma słabe nerwy, to niech tego nie słucha, co powiem. Tak naprawdę, czy nawet emocji nie będziemy mieli, ale mam nadzieję, że to będzie co najmniej jeszcze ze 20 lat, dopóki nie powstaną sztuczne emocje.
bo one będą związane z komputerami kwantowymi, które teraz dopiero raczkują. Jak będą komputery kwantowe, wtedy będzie można, obawiam się, że zrobić sztuczną moc. Ale póki wszyscy jedziemy na dobrych krzemówkach, to jesteśmy bezpieczni. Oczywiście ja wiem, że ktoś powie, tak, już NASA jakiś ma kwantowy, tego się nie musimy bać. Dopóki kwantowe nie wjadą do Rossmana, to jesteśmy bezpieczni. I to jest druga, najważniejsza książka, którą wam gorąco polecam. Pierwsza po to, żebyście nie mieli wyrzutów sumienia, jak idziecie na plotki, albo żeby omówić ważne strategiczne, polityczno-sportowe wydarzenia tygodnia. A ta książka, żebyście wiedzieli, co pozwoli przetrwać wam, waszym dzieciom, a w szczególności waszym wnukom. To są skillsy, które trzeba w nich wyuczyć. I mówię to do was, i mówię to do siebie, jako do ojca dwójki nastolatków. Obojga płci. Przetrwają najżyczliwsi. Nie najsilniejsi, nie najsprawniejsi, nie najmądrzejsi, najżyczliwsi. Moja babcia znalazłaby pracę wszędzie za 10 lat. Wszędzie. Ja? No już nie wiem. Ale ona nas na bank. Każdy by ją chciał. I to jeszcze jako poważny ekspert. Co jest takiego niezwykłego w emocjach, które są obecnie nie do podrobienia, to, że możemy mieć dwie emocje na raz, w tym samym czasie. Nie jest to żadna schizofrenia, tylko podwójne okablowanie, które odkrył profesor Ledoux. Widzicie? Mamy... Ta dolna droga, ta czerwona, to jest podkorowa. A ta druga jest częściowo podkorowa, bo jest czerwona, ale ma też sekcję niebieską, czyli korową, czyli ona jest świadoma. Czyli jedna jest podświadoma, a druga jest świadoma. I dwie lecą na raz. I najczęściej one są zgodne. Ale czasami może dojść do dziwnej sytuacji, na przykład, że coś nas pociąga, a jednocześnie się tego boimy. Mówię o sportach ekstremalnych. No, zakładam spadochron, tak? Jestem strasznie podkręcony, zapłaciłem grube pieniądze, nawet mam kamerkę, zaraz będę robił zdjęcia i będę leciał, a z drugiej strony boję się jak cholera, no bo boję się, bo nie mam skrzydeł, a z drugiej strony jestem spokojny, no bo mam spadochron. Są dwie odrębne emocje, przeciwstawne w tej samej milisekundzie, bo jedna leci dołem, nie mam skrzydeł, a druga leci górą, nie bój się, masz spadochron. Jesteśmy smutni, nie wiem dlaczego. To jest wtedy, kiedy tylko dół leci. Albo pożądam, a mam wyrzuty sumienia. Dół pożąda, bo dół jest zwierzęcy, on nie ma żadnej moralności. A moralność siedzi w górze, w czole, dokładnie w korze oczodołowej. I tam są wyrzuty sumienia. I u kobiet ta struktura jest dużo większa niż u mężczyzn. A zatem nie da się tego wszystkiego opisać w systemie binarnym. A wszystko, co teraz mamy, nawet nasz genialny chat GPT, jest zapisane w zero jedynkach. Bo procesy analityczne czy logiczne, można zapisać zero-jedynkowo. Prawda, fałsz. Wszystko. Natomiast w przypadku emocji mamy 0, 1 i minus 1. W tym samym czasie. A tutaj to oczywiście profesor Bickle jest dużo większym specjalistą. To może nam pomóc mechanika kwantowa. Że coś jest w danym miejscu i go nie ma. A i jednocześnie jest gdzie indziej. Tak, no. To jest ten efekt. Czyli tego w kodzie binarnym się nie da zrobić. Tak długo, jak kod binarny obsługuje naszą rzeczywistość, jesteśmy bezpieczni i książka Przetrwają najżyczliwsi
jest naszym drogowskazem i naszym zabezpieczeniem. I nic się złego nam nie wydarzy. Co tak maszyny wejdą w system kwantowy. No. No właśnie, bo to, co często się dzieje, na przykład ktoś mówi, ale co ty, no widziałeś Blade Runner. Jaki to jest tytuł? Łowca androidów po polsku. Nie? No to tam jest android i on się potem zakochuje. Nie, to są bajki. To akurat tutaj nawet Stanisław Lem się mylił. Dlatego, że inteligencja to nie jest świadomość. To, że coś jest sztuczną inteligencją, to nie oznacza, że to ma świadomość. Bo świadomość jest po to, żeby mieć doznania. A najsłynniejsze doznanie to jest uczucie, czyli emocje. Oprócz tego są doznania na przykład zapachowe, dotykowe, czyli cała sensoryka. Tego nie ma sztuczna inteligencja i nigdy nie będzie miała, tak długo jak będzie binarna. Czyli zobaczcie, damy sztucznej inteligencji flakonik perfum, ona powącha swoim sztucznym nosem i od razu poda kod na zrobienie tych perfum. Czyli wszystkie sekrety znikną. Nagle sekret tajemniczej receptury Coca-Coli, pyk. ChatGPT to zrobi zaraz. Ale jednocześnie ta sztuczna inteligencja nigdy nie będzie potrafiła powiedzieć, o Jezu, jaki piękny zapach. Ona nie ma doznań. Nie ma doznań, bo są jej nigdy niepotrzebne. A my mamy, bo bez doznań bylibyśmy jak dziecko we mgle. Nie wiedzielibyśmy w ogóle, co się dzieje. Bez doznań wzrokowych, dotykowych. No zobaczcie, jak wychodzimy od lekarza po znieczuleniu zęba, jak łatwo się ugryźć w policzek. No bo nie mamy czucia. Jak lekarz mówi, nic nie jedz, bo sobie odgryziesz pół policzka. Dla nas jest to mega ważne, tylko że nigdy nie myśleliśmy, jak na tym można zbić kapitał. Na tym, że odczuwamy emocje, nawet takie emocje jak smutek. No ale przynajmniej czujemy, jesteśmy ludźmi. A teraz to jest jedyna rzecz, która nam została. Te doznania. I to jest jedyna rzecz, która będzie obiektem zainteresowania sztucznym. Jak my będziemy się przechwalać naszą wiedzą, to nam parsknie śmiechem. Naszą zdolnością podejmowania decyzji w stresującej sytuacji, ona powie, człowieku, ja nie wiem, co to jest stresująca sytuacja, dlatego i tak sobie z tym poradzę. Szybkością nie mamy nic. Za wyjątkiem, hej, ja wiem, jak pachną róże. Jeszcze nie wiem, po co mi to, ale ja wiem, co trzeba zrobić, żeby, bo sztuczna wymyśli idealny sposób zarządzania. Tylko teraz trzeba to jeszcze odpowiednio opowiedzieć pracownikom. Tak długo, jak są pracownicy, to człowiek będzie potrzebny, żeby skorygować to, co wymyśli sztuczna. Bo ona będzie jak słoń w porcelanie. Bo właśnie brak inteligencji emocjonalnej powoduje, że jesteśmy jak słoń w porcelanie. W składzie porcelany. Emocje staną się polisą na życie. Karta, która była dla nas zawsze dziewiątką albo dziesiątką, nagle okaże się asem albo jokerem. Inteligencja emocjonalna. A, tutaj jest inteligencja emocjonalna, zobaczcie, ona dzieli się na ja i inni, self i social. I ona dzieli się na świadomość, wiedza, czyli awareness, oraz na zarządzanie, regulację, management. Czyli, że mam świadomość, jakie są moje emocje i potrafię nimi zarządzać. Oczywiście nie idealnie, no ale przynajmniej coś potrafię. I potrafię wyczuć emocje mojej drużyny. Moją drużyną mogą być moi pracownicy, moi uczniowie, moja rodzina, moi przyjaciele. Czyli potrafię wyczuć i potrafię nimi zarządzać. Bardzo często, znaczy może zdarzyć się tak, że ktoś ma genialną inteligencję emocjonalną self, co do siebie, a nie ma żadnej do social. A może być odwrotnie. Steve Jobs, odwrotnie. Miał genialną emocję, inteligencję społeczną do self,
On potrafił wyczuć, czego my chcemy, a my nawet tego nie wiedzieliśmy. Myślę o dotykowym telefonie. On wiedział, że my to chcemy. Myśmy nie wiedzieli. Za to nie był w stanie wyczuć emocji swojej córki. Kompletnie. I połowy swoich pracowników. No. Właśnie. Najwspanialszą wiadomością jest to, że każdą umiejętność da się wyćwiczyć. To nie jest talent, z którym się rodzę i umieram. To może być talent pianistyczny, ale taki, hej, wszystko da się wyćwiczyć. Tylko trzeba A, mieć świadomość, że mam braki, B, mieć świadomość, że da się wyćwiczyć i C, starać się to robić stosunkowo regularnie. No, ja napisałem trzy książki. One są w kolejnej kolejności. W pierwszej kolejności to te dwie, które wam pokazałem. A te, jeżeli ktoś by chciał, to ta Emo Sapiens po to, żeby zrozumieć, spadła umysłu, by wytrenować, a Emo Notes, żeby wyrobić sobie nawyk, czyli rozpisany trening na pół roku. Pół roku wystarczy, żeby już się takie zmiany w mózgu zrobiły, dobre zmiany. Tyle gramów się wypaliło, żeby już weszło w nawyk. Inteligencja emocjonalna jest wciąż niedoceniana z pewnej przyczyny. Bo jest za darmo, bez wysiłku i od ręki. A to nie są cechy, które są mile widziane w naszym zapracowanym społeczeństwie. Coś za darmo? No to już nie będzie za darmo, jak kupicie książki. I nie będzie tak bez wysiłku, no bo tam jest 6-miesięczny wysiłek. I od ręki nie, no bo to będzie powoli narastało, aczkolwiek przyrost będzie ogromny. Jest dokładnie tak, jak osoba, która nie zna się w ogóle na muzyce klasycznej, jak pójdzie pierwszy raz do filharmonii, to dla niej to jest, o Jezus, zmarnowałam 2 godziny. Albo nic nie rozumie. Ale jeżeli w jakiś sposób uda się ją zwabić tam jeszcze kilka razy, to nagle nastąpi gigantyczny przyrost. Błyskawiczny. Nawet nie wiemy, do jakich niezwykłych zdolności jest przystosowane nasze ciało i to, co jest niezwykle ciekawe, ten pierwszy spektakularny skok jest błyskawiczny. Podam wam mój przykład. Miałem rozwalone ramię, nie mogłem przez pół roku grać w tenisa. I musiałem robić ćwiczenie na czucie głębokie w tym ramieniu. I mój fizjoterapeuta powiedział, to będzie niezwykłe, bo na początku będziesz utrzymywał piłkę przez 3 do 5 sekund. Za to, jak będziesz to robił codziennie, zobaczysz, co się stanie 3, najpóźniej 4 dnia. Po prostu będziesz trzymał pół godziny, jak będziesz chciał. Coś co 4 sekundy. Wiecie, na czym to polega? Dał mi ogromną piłkę, która nic nie ważyła. Czyli prawie tak jak balon. I miałem się położyć na ziemi i ją tak trzymać. Byłem w stanie ją utrzymać przez 3 sekundy i potem mi spadała. Bo to jest nadczucie głębokie, czyli że idealnie muszę, ponieważ piłka jest duża, nic nie waży, ale jest duża, ja muszę idealnie centralnie, jak przesunę o pół milimetra, to już leci. Ale spadała, bo cię bolało ramię? Nie, nic nie bolało. Nie, po prostu, ja mówiłem, wiatr wieje, czy coś na to spada. Mówi, tak, wiatr wieje, no dobrze. I słuchajcie, 3 dnia nagle ona zaczęła ssać. Ja mówię, o nieźle, to weź do tyłu rękę. Ja zacząłem w ogóle jechać, prawo, wszystko. I on mówi, dokładnie to samo mają ludzie, którzy chodzą po linie. Na początku jest koszmar, że zaraz się zabije, ale po kilku dniach mózg tak błyskawicznie przeskakuje na nowy system danych, że potem już on od razu zaczyna chodzić. To nie, że on chodzi do połowy i spadnie i potem do 3/4. Nie, on nic nie chodzi, a potem chodzi w prawo i w lewo. Cyk. To mówię wam tylko o tym, żebyście zobaczyli, ile niesamowitych rzeczy siedzi w naszym ciele, o których w ogóle nie wiedzieliśmy. To, o czym ja teraz mówię, czyli to, że mam niesamowitą umiejętność czucia głębokiego w lewe ręce, bo to jeszcze nie robiłem, tak? Odkryłem po 55 latach. Jestem mistrzem świata. Naprawdę. Każdego z was bym tutaj załatwił, jestem najlepszy.
No za 3 dni, jakby ktoś trenował, to już by doszedł do mojego poziomu. Jest po prostu niesamowite. Spróbujcie w domu. Weźcie sobie dużą piłkę, tak? I... Dobrze, to teraz właśnie 30 minut miałem skrócić poprzedni wykład. No a tutaj nam wyszło ile? 1,5 godziny. Dobra, no to teraz 10 minut przerwy. Chyba na 3 razy ten wykład zrobiłem. Wchodzimy do sekcji, do której nie dotarliśmy poprzednim razem. Sztuczna inteligencja rodzi obawy. Tak naprawdę to każdy z nas mógłby przedstawić ze mną na czele mnóstwo obaw. Są to obawy zarówno na skali mikro, jak i na skali makro. Tak? To, że będę inwigilowany. To, że nie wiadomo dla kogo ta sztuczna inteligencja będzie służyła. To, zobaczcie, przecież wystarczy, że nie wiem, sztuczna inteligencja GPS zostanie podkręcone tak, żeby mnie codziennie kierować koło sieci sklepów wybranej marki. No i nawet nie zauważę, że ona mi mówi, żeby podkręcił, bo tam są właśnie sklepy tej. Żartuję teraz oczywiście. Natomiast no, jest mnóstwo, no plus te najbardziej oczywiste, czyli obawa o własną pracę. Obawa o własną pracę. Te osoby, które straciły pracę w wyniku działania sztucznej inteligencji, możemy osobiście zobaczyć, a raczej miejsce ich pracy, które straciły, kiedy pójdziemy do sklepów i mamy kasę samoobsługową. To tam kiedyś były panie kasjerki. To nie kiedyś, tylko parę lat temu. Tak na marginesie, to my wykonujemy ich pracę, nie mając z tego żadnych korzyści. Ja pakuję, nie dość, że skanuję, to jeszcze sam pakuję wszystko i biorę w Rossmanie, nie mam żadnej zniżki za to. Ale jest szybciej. Nie zawsze. Jak widzę, teraz że wybierze już, towar. Tak, to... teraz już się i do tego kolejki ustawiają, a po drugie, no mówisz jak kapitalista, jest szybciej, dobrze. No ale ja mówię, a ty zaoszczędziłeś na 3 etatach. No tak. O, także, a ja tylko mówię, hej, let's talk business. Tak, jak używam kasy samoobsługowej, to mam 1% mniej zniżki. Znaczy mam zniżkę. Żeby było, wtedy człowiek przestanie mówić o tym, że go się wykorzystuje. No, czyli do czego zmierzam? Dużo łatwiej powiedzieć, co jest dobre, co jest złego w sztucznej inteligencji, niż co jest dobrego. Przeprowadził badania w 2019 roku. Boimy się ciągłego śledzenia, boimy się bezrobocia, boimy się cyberataków. No przecież zobaczcie, co no już tutaj Rosjanie pokazali, co można zrobić z fake newsami. Boimy się upowszechnienia danych. To są te największe obawy. A ponieważ zawsze staram się myśleć pozytywnie, no to myślę o tym, co sztuczna musiałaby zrobić, żeby zapracować na zaufanie człowieka. Zapracować. Nie zdobyć, tylko zapracować ciężką pracą. No i stworzyłem termin czuła sztuczna inteligencja. Tak naprawdę nie ją stworzyłem. Usłyszałem ją od Dominiki Bettman. To jest prezes Microsoftu. To, co ja wymyśliłem, to jak to nazwać po angielsku. Słuchajcie, przez 2 miesiące nie wiedziałem, jak to nazwać. Przez 2 miesiące. Aż w końcu doszedłem do wniosku, że taki najbezpieczniejszy termin to będzie soft AI. Soft AI. Jako soft i hard. Soft AI. I teraz, czym się cechuje soft AI? Tym, że nas rozumie i że o nas się troszczy. I teraz, jeżeli mielibyśmy coś takiego, to oczywiście na początku nie będziemy mieli zaufania. Skąd ty jesteś? No bo wiecie, jest za darmo i bezwysiłkowa. I no bo ja oczywiście bym chciał, żeby to za darmo wszystko było. No za darmo, typu Bill Gates to ode mnie kupi i rozda ludzkości.
I czyli na początku będę się obawiał, ale jak potem zobaczę, że całkiem nie głupia. Ja to wiedziałem, ale ona też wiedziała. No nieźle. I to, co jest najciekawsze, nie tylko mnie zrozumie, ale też podpowie, co zrobić. I teraz uwaga. Ona na początku może podpowiadać trochę nieporadnie. Tylko, że uwaga, im więcej będę z niej korzystać, tym szybciej się mnie nauczy. Tym szybciej się mnie nauczy. Tylko musimy przejść przez ową granicę bólu, którą jest, czy ja będę ją więcej używał. Muszę zdobyć, ona musi zdobyć moje zaufanie. Ona ma zapracować na moje zaufanie, tylko że najpierw ja muszę się otworzyć. Tutaj mam to wszystko jeszcze bardzo nie dopracowane. No bo to jest rzecz, która powstała w mojej głowie pół roku temu, może trochę więcej. A ponieważ wszystkie rzeczy, które powstają w mojej głowie, mają prapremierę pana profesora. No powiem, ty nawet tego nie wiesz. Wszystko, co ja potem opowiadam na całym świecie, u ciebie jest zawsze premiera. Rośnie tak w dumę. Od 10 lat. Od 9. Od 9. No dobrze. Mamy tutaj sztuczną inteligencję. Tak, no bo, ale dlaczego tak robię? Bo wiem, że można najbardziej nieoczekiwane, ryzykowne, kreatywne, szalone albo głupie, niemądre rzeczy przedstawić, bo po pierwsze Jacek nie zrozumie i wybaczy, a po drugie ma niezwykłe środowisko, którym się otacza i które przychodzi na te wykłady. A ja już was wielokrotnie badałem, przecież robiłem testy i na tej swojej teraz tej nowoczesnej maszynce i na tych moich dawnych maszynkach też robiłem, kiedy trzeba... I zawsze wychodziło, że jesteście zdecydowanie ponad przeciętną, a moją przeciętną tworzą korporacje. Ja badam trzy grupy. Studentów, korporacje i słuchaczy seminariów profesora Bitwa. I wy jesteście tą kurą, czubkiem. To jest właśnie niezwykłe. A cały czas się zmieniacie. Zawsze mamy nowe osoby, czyli po prostu Jacek, jesteś magnesem. Jesteś magnesem osób, które są ciekawe świata, które są otwarte na nowości, które są w stanie przyjąć, ja nie mówię zaakceptować, ale przynajmniej wysłuchać, czyli cechują się ogromną tolerancją. Blikle to marka. No właśnie, dlatego powstała firma, którą przewrotnie nazwałem Digital Emotions, czyli cyfrowe emocje, czyli tak naprawdę coś, co chciałbym, żeby emocje nigdy się nie stały, cyfrowe. Tutaj nazywają się cyfrowe emocje, bo używamy cyfrowych technologii, żeby zbadać emocje i żeby je lepiej zrozumieć. Co bardzo ciekawe, ja opowiadam o tej inteligencji emocjonalnej, że maszyny długo nie będą miały. Taka jest prawda, głęboko w to wierzę, co nie znaczy, że nie da się zmierzyć inteligencji emocjonalnej. A to robię zawodowo. Od 25 lat mierzę emocje. Już moja praca magisterska polegała na mierzeniu emocji. A jak one się tak samo uczą, to się nie nauczą mierzyć emocji? One nauczą się rozpoznawać, ale nie odczuwać. One nie mają doznań. Właśnie to jest to małe, coś, które my mamy, których nie ma żadna maszyna. Nie ma doznań. Ona może dokładnie powiedzieć, przeskanować twarz i powiedzieć, jakie emocje odczuwam. Ale ona sama nigdy ich nie będzie odczuwała. Tymczasem, jak ja popatrzę na twarz płaczącego dziecka, to ja od razu czuję smutek, ból i niepokój. Bo pamiętacie, są za to odpowiedzialne neurony lustrzane. Czy chcę, czy nie chcę, od razu to czuję. A kwanty się nie nauczą? A kwanty się nauczą. Ale dlatego, żeby było optymistycznie, bo wiecie, macie wyjść stąd mówiąc carpe diem. Po pierwsze, tak? A po drugie, tak jak dziewczyny powiedziały, jak to fajnie, że można coś powąchać. Kupcie kwiatka, powąchajcie. Myślę, że żadna maszyna, nawet najpotężniejsza, nie będzie miała tych doznań, które ja mam teraz. Już w ogóle o tym,
że jak się do kogoś przytulicie, to już maszyna już w ogóle wypada, bo ona nie wie, o co chodzi. No i te różne technologie, za chwilę pokażę kilka drobnych przykładów, one są bardzo nieśmiałe, bo my dopiero zaczynamy. Za rok na pewno będę więcej w stanie wam pokazać. One dotyczą zrozumienia i siebie, i zrozumienia innych. No i teraz pracujemy, znalazła się firma, która chce zaeksperymentować i stworzyć takie jakby wsparcie dla kierowników. Tak? Organizacja posiada bardzo dużo pracowników i odpowiednią ilość, liczbę kierowników. I ci kierownicy mają pod sobą, powiedzmy, 10 pracowników. No i ci pracownicy czasami mają lepszy dzień, czasami gorszy. I to jest związane z ich życiem osobistym, ale to jest także związane ze światem hybrydowym, to jest związane z wyzwaniami zawodowymi. Kierownik nie musi wiedzieć, że ktoś jest przygaszony. Jak kierownik jest kobietą, to łatwiej się dowie, że ktoś jest przygaszony. Jak kierownik jest mężczyzną, to ten ktoś musi by naprawdę być przygaszony, żeby kierownik to zobaczył. Tymczasem dobrze wiemy, że jeżeli rozpoznamy coś w zalążku, to dużo łatwiej możemy to wyreperować. Na wczesnym stadium. Czyli wartałoby wiedzieć, żeby kierownicy wiedzieli, że ktoś jest, powiedzmy, przygaszony. No bo wtedy szybciej będą w stanie temu zaradzić. No to jest sposób taki, że można zwolnić wszystkich kierowników i zatrudnić nowych, którzy będą zrekrutowani na umiejętności społeczne, co oczywiście jest nie do przyjęcia. Za to można wyposażyć wszystkich w czytnik stanów emocjonalnych pracowników. I teraz ten czytnik będzie składał się z dwóch elementów. On będzie wykrywał, co się złego dzieje, i następnie od razu będzie podpowiadał, co trzeba z tym zrobić. A może Jokera? Kogo? Jokera. Jokera. No pewnie, tylko że ja bym chciał, żeby nikogo nie trzeba było zwalniać, a żeby wyposażyć wszystkich pozostałych w umiejętności. I tutaj jedyną wymaganą umiejętnością jest umiejętność czytania. Ze zrozumieniem, tak? Bo czytam, komu jest źle, i czytam, co ma zrobić. I teraz jeszcze raz. Jak ktoś ma dużą wrażliwość i empatię, to jemu to jest mało przydatne. Aczkolwiek czasami może się zadziwić. Jak ktoś ma mniejszą, to będzie mu to przydatne, ale, i to jest najważniejsza część, z biegiem czasu on sam nagle stanie się wrażliwy. Rozumiecie? On już nie będzie potrzebował robić testu, żeby dowiedzieć się, kto jest przygaszony, bo on się nauczy, jak rozpoznawać, że ktoś jest przygaszony, i co więcej, będzie wiedział, co trzeba robić, jak jest przygaszony. I to wszystko będzie za pomocą one clicka. Czyli najprostsza rzecz na świecie. Na przykład jestem kierownikiem, mam 10 pracowników, tak, i właśnie wszyscy wysłuchaliśmy orędzia prezesa, jak ma wyglądać nowy rok. No. I jakie mamy targety sprzedażowe. No to ja robię one click i wszyscy moi pracownicy dostają informację, no i jak się z tym czujecie? I czy uważacie, że damy radę? No i oczywiście każdy pisze, tak, ja się czuję super, tak, dam radę. Tylko że pamiętacie, ta nasza technologia to jest technologia, która wychodzi poza to, co ludzie mówią, tylko sprawdza, czy oni w to wierzą. I maszyna wtedy powie, wszyscy mówią, że tak, ale tak naprawdę część jest na nie. Teraz będzie trochę przerażające. Oto osoby, które są na tak, oto osoby, które są na nie. Właśnie, i to jest to przerażające, i to jest ten pierwszy automat, ale powiem metaforycznie. Jak jesteśmy na wieży Eiffla,
no to albo możemy podziwiać Paryż, albo możemy powiedzieć, o, ale super, zaraz popełnię samobójstwo. Nie? No to ja myślę bardziej, hej, podziwiamy Paryż, czyli patrzę na dobrą rzecz. Hej, widzę moich pracowników, wiem, kto jest za, wiem, kto jest na nie. Nikogo nie zwalnia. Absolutnie. Naciskam guzik drugi i maszyna mówi. Dla tych dwóch musisz zrobić rzecz następującą. Idziecie na obiad, masz im powiedzieć to, to i to, bo to są najważniejsze rzeczy, które im powinieneś powiedzieć, żeby ich postawić na nogi, ale tak naprawdę najważniejszą twoją działalnością jest zaproszenie osoby tej i tej, bo one są najbardziej nakręcone tym, co usłyszały. One spotkają się na tym obiedzie. Spotkacie się dwie osoby, które są na nie, dwie osoby, które są na tak, a ty płacisz za wszystko. Znaczy nie ty, tylko firmy. Już. I teraz, żeby to zaimplementować, muszą być niezwykłe środki ostrożności. No bo kto z pracowników zgodzi się wziąć w takim, no trzeba być no naprawdę bardzo hardym, no bo automatyczne myślenie będzie, zaraz mnie zwolnią. Jak tutaj maszyna powie, że nie jestem... A nie może być to anonimowo. Nie, no bo przecież ja muszę wiedzieć, kto jest, właśnie na tym to wszystko polega. Ja muszę wiedzieć, żeby mu pomóc. Ale w tej pierwszej wersji, jak ogólne na przykład, nastroje ogólne no, pracowników. Tak, to będę miał z 10 pracowników, 40 są na tak, 20 na nie. No i co ja mogę z tym zrobić? Znaczy to mają obecnie, taka jest obecna, ale ja chcę wiedzieć, którzy. Ja zaraz wam pokażę wyniki dzieci, które badaliśmy w Nowej Zelandii. Ja chcę znać ich nazwiska, znaczy ich rodzice chcieliby wiedzieć, że to są ich dzieci. Tak, bo to są dzieciaki, które są totalnie uzależnione od gier. Totalnie i natychmiast trzeba im pomóc. No i teraz, czyli że za x lat wszyscy będą wiedzieli, że to jest bezpieczne. Zresztą pewnie będą już były prawne obwarowania, że jeżeli twój pracodawca daje ci takie rzeczy, to nie możecie zwolnić z powodu wyników, które tam wychodzą, bo te wyniki nie są diagnostyczne, a jedynie przesiewowe. Albo przesiewowe jest słowo. Ale jedynie. Czyli tak na przykład jak. No, nie wiem, mówię wam, nie mam tego jeszcze dobrze przemyślanego. Natomiast mam dobrze przemyślane, jak ma być to wdrożone teraz na tym próbnym trialu. Wy jesteście pracownikami tej firmy i ja mówię tak, hej, będziemy robili projekt. Projekt polega na dwóch rzeczach, których wszyscy nie znoszą. Że będzie mnóstwo testów i że co więcej te testy nie będą anonimowe. No to kto chętny? Liczę na to, że zgłosi się 16%. Skąd wiem, że 16%? No bo tyle jest early adopters. Tyle w społeczeństwie jest ludzi, którzy chcą polecieć w kosmos. Nawet jakby to było niebezpieczne. Ja chcę. 16%. Ponieważ tam jest 300 osób w tym dziale, no to 16% to będzie już sążnista próba. Teraz patrzcie, co się dzieje. Jest 16, powiedzmy 16 śmiałków, a 84 osoby, proszę, że 100, 84 osoby patrzą się, kiedy ich wyrzucą. A potem nagle widzą niezwykłe rzeczy. Po pierwsze, że te testy nie są potwornie męczące, bo trwają 30 sekund. Oni są przyzwyczajeni do półgodzinnych testowania i tak dalej. Tutaj 30 sekund, cyk, cyk. Po drugie, nikt go nie szykanuje, nikt go nie wyrzuca, nikt mu nie daje, tylko wręcz odwrotnie. Nagle szef go zaprasza na obiad. Nagle szef mówi, słuchaj, znasz tego profesora Blikle, on robi super te, może byś tam poszedł, trochę spotkał się z ludźmi, może byś... Nagle ktoś mu podsuwa książki, no bo na tym będą polegały te interwencje. Rozumiecie? Co trzeba zrobić, żeby człowiek przestał się obawiać? Co trzeba zrobić, żeby dodać mu energii? Czyli nagle tymi 16 osobami my się zaczniemy troszczyć, rozpieszczać. A wy wszyscy tutaj siedzicie i się patrzycie. To jest troszeczkę tak, jak w domu, jak są niegrzeczne dzieci i grzeczne dzieci, to którymi się zajmujemy? Niegrzecznymi. Bo te grzeczne to wszystko w porządku.
to trochę niesprawiedliwe, tak? No ale cały czas nad tym, kto chodzimy za tym, co tylko by coś chciał zmajstrować. A ta grzeszna córeczka tam sobie siedzi, czyta i potem wychodzi, że się spędza z nią dużo mniej czasu niż z tym niegrzesznym synalkiem. I tutaj będzie tak, nagle cała ta troska i chuchanie, bo nam chodzi o to, żeby przewidywać kontuzję. To jest tak jak w zawodowym sporcie, nawet pewnie nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak bardzo teraz sport jest sparametryzowany. Jak ci wszyscy zawodnicy są oblepieni elektrodami, żeby przewidywać kontuzję. Rozumiecie? Lewandowski nie może mieć kontuzji. I myślimy, no tak, no wiadomo, bo nie strzeli gola. To nie chodzi o to, czy on strzeli gola, czy nie strzeli gola. Jak Lewandowski będzie miał kontuzję, to on będzie siedział na ławce. A jak on będzie siedział na ławce, to Polacy nie będą oglądali meczu. Po cholerę mają oglądać mecz, jak tam nie ma Lewandowskiego. Po cholerę, jak Messi ma kontuzję, to połowa Azji wyłącza telewizory. Bo co ich obchodzi klub, w którym gra Messi? Oni chcą Messiego oglądać. Czyli to o to chodzi. Rozumiecie? Nawet nie, czy Messi strzeli gola, nie, tylko żeby Messi wszedł, dlatego nawet jak ma kontuzję, to on siedzi, to on jest w składzie i siedzi na ławce i potem go trener na 10 minut wypuszcza. Ale to i tak powoduje, że cała Azja jest przyklejona przez 90 minut, czyli nabija licznik reklam. O to chodzi. Czyli wszyscy są oblepieni. To jest kompletna, jak wymyślicie, są tatuaże, to przyjrzyjcie się dokładniej. Często to nie są tatuaże, tylko elektrody. Żeby przewidywać, kiedy nastąpi kryzys mięśniowy i żeby mu natychmiast zapobiec. Maszyny też są tak monitorowane. Maszyny. Łożyska. Tak. No. No. No to maszyny były od zawsze, a ludzie są ostatni. A ja chcę jeszcze, żeby była monitorowana głowa. Czy jeszcze bardziej. Tylko to wszystko jest po to, żeby zapobiec kontuzji. Wyobraźcie sobie, że małżeństwo ma obowiązek raz w tygodniu wypełnić krótką ankietę. Mąż i żona. I nie znają swoich wyników. Znaczy, mąż nie wie, co dostaje, jaki ma wynik żona. Żona nie wie, jaki ma wynik mąż. Za to żona wie, jaki ma żona wynik. Tak? I mąż wie, jaki ma mąż wynik. Pytanie jest proste. Czy kochasz? No i zawsze powie tak, tak, tak. Ale maszyna w takim czasie mówi, o, zaczyna się ociągać. Nie? Aczkolwiek sprawdza, bo to może jest chwilowa niedyspozycja. Ale jak zobaczy, że to trwa dłużej niż określona długość trendu, to natychmiast będzie interwencja. Odwołaj to zebranie i idź do teatru na znakomitą nową sztukę Jandy. Tu jeszcze z biznesem będzie, nie? Cross-selling, że będziesz od razu kupuj bilety, jak chcesz. I ktoś powie, no mi się wydaje, że wcale nie. No ale jak maszyna mówi, do której mam zaufanie, że trzeba kupić bilety, żeby tutaj troszeczkę odpocząć i od pracy, od dzieci. No dobra, no to kupujemy bilety. Tak, a jak maszyna zobaczy, że jest poważniejsza rzecz, to już ci sztuka Jandy nie wystarczy. Jedziesz na Barbados na 2 tygodnie. I nie płacz, że to drogo, bo to i tak jest tanio w porównaniu z tym, co będzie, jak nie pojedziesz. Tylko, że to będzie za od 6 do 8 miesięcy. Rozumiecie, bo jak maszyna zacznie się uczyć z nas wszystkich, to on zobaczy, ty masz pattern kolesia, który pękł i rozpoczęła się wielka kłótnia małżeńska w przestrzeni 6 miesięcy. Bo to chodzi tylko o rozpoznanie patternu. To, co wam na samym początku pokazałem, że ty jedziesz dokładnie takim samym patternem. Jest przebadanie, zobaczcie, bo to wszystko na tym polega. Bez sztucznej inteligencji my jesteśmy w stanie powiedzieć, co jest dzisiaj, tu i teraz. Ze sztuczną inteligencją jesteśmy w stanie wybiec do przodu. Czyli możemy bez sztucznej inteligencji, możemy poprosić, żeby wszyscy sobie zrobili badania na markery nowotworowe, no i potem powiedzieć, ty masz, ty nie masz, thank you very much. A ze sztuczną inteligencją my możemy powiedzieć, ty masz, ale ty się w ogóle tym nie przejmuj, a ty nie masz, za to będziesz miała, tak? Chyba, że zrobisz to i to. Dlaczego? Bo sztuczna będzie miała dużo więcej danych.
A największe dane, które pozwolą sztucznej zrozumieć nas najlepiej na świecie, będą wtedy, kiedy zgodzimy się udostępnić i zrobić jeden klik. Wiecie jaki? Dostęp do social media. Dostęp do mojego Facebooka. Mówię w przenośni. Facebook, Instagram. Bo on tak naprawdę jest moim codziennym kalendarzem. Czyli teraz jak ja jestem lekarzem i przychodzi do mnie pacjent, który mówi zdrowo się odżywiam, nie palę papierosów, tak? To ja mam wyniki testów medycznych, ja mam rozmowę z pacjentem, ale ja potem klikam na social media i on mówi, człowieku, on 80 dni na 90 pije piwo co najmniej półtorej szklanki. Bo wszystko uwidacznia. Jak jeszcze dostęp do karty, żeby było wiadomo, ile on kupuje piwa. Czyli, ale zobaczcie, z jednej strony ktoś powie, jaki koszmar, z drugiej strony jeszcze nikt wam w życiu takiej diagnozy nie postawił. Bo wy nawet sami, jak was zapytam, hej, pijesz piwo? Nie, troszeczkę. I to nawet nie kłamie, uważam, że nie. A maszyna od razu wyliczy, ile pijesz. No bo sprawdzi. To sami przecież mi powiedzieć, po piwko, zdrówko, Polska. Jeszcze raz. To nie za naszej wachty będzie. Bo my aż tak nie pozwolimy, żeby ktokolwiek sobie sprawdzał. Teraz to żonę mamy. Słucham? Teraz to żonę mamy. No. Ale w przyszłości młody dżentelmen, jak będzie miał wyliczoną składkę z PZU, to tam będzie napisane, tu jest składka ubezpieczenie na życie za tyle złotych, a tu za tyle złotych. Jedno 3 razy droższe, a to 3 razy tańsze. To 3 razy droższe, czyli tyle, ile wszystkie, ale może być dużo tańsze. O, to co trzeba zrobić, żeby było tańsze? Daj nam dostęp do social. Tak, bo my wtedy będziemy wszystko wiedzieć. I to już jest wasza decyzja. Czy bierzemy polisę na życie za 20 milionów, tak, i płacimy 1000 zł, czy płacimy 50 zł? I każdy z nas powie, nie, ja wolę 1000 zł, ale bez dostępu do prywatnych danych. Zdziwicie się, ile osób powie, a co mi tam bierzcie? I tak to całemu światu pokazuje, proszę. Niech PZU też z tego ma wiedzę. Tak naprawdę to jest taka żona albo mama, która mówi, ty za dużo pijesz. Maszyna od razu będzie działać. Tak z uczciwością tych danych, bo to można, jeżeli się sprzedaje, no, tak, to... No, O tym teraz na tym etapie kompletnie nie myślę z uczciwością w znaczeniu takim, że... Znaczy, bo ja zakładam w dobrej wierze, że maszyna sprawdza, jaki jest rzeczywisty stan i potem to jest wprowadzane do równania. Czyli że lekarz wie, że to są moje wyniki tu i teraz, nie mam żadnych markerów, ale robię moje życie codzienne, moje nawyki są dokładnie takie jak człowieka, który dostanie raka za 2 lata. Bo to o to chodzi, że dokładnie Steve Jobs natychmiast przyszedł, idealnie się odżywiał, on miał mnóstwo spacerów, tylko kosmicznie ciężko pracował i żył w totalnym stresie. I natychmiast maszyna powiedziała, Steve, będziesz miał między marcem a czerwcem nowotwór trzustwa. No teraz trochę dramatyzuję, ale no rozumiecie. No to, za taką wiedzę naprawdę nie zgodzimy się oddać trochę danych, tylko cały czas zakładam dobrą wiarę, a nie, że ktoś przechwyci, tak, i zacznie we mnie bombardować reklamami. Aczkolwiek znowu, te reklamy niech bombarduje, tylko ja kasę chcę dostać. Może taką przyszłość mamy w Chinach obecnie. No tutaj jest, tutaj mamy duży kłopot, no bo od razu wchodzi kwestia światopoglądowa, od razu wchodzi kwestia polityki, no i tutaj wszystkie piękne ideały, o których mówię, mogą się zaburzyć, tak? No. Ale słuchajcie, to jest trochę tak, jakby Kolumbowi powiedzieć, ty, w tej Ameryce to będzie taka przestępczość i tyle narkomanii, naprawdę chcesz ją odkrywać? A ja na to chcę. I tak ktoś to odkryje. Za to są regulacje, z którymi powinniśmy
To są wyzwania dla prawników przyszłości. Jak to uregulować? Jak to uregulować? Coś, co kiedyś w ogóle nie podlegało żadnym... Jak pilnować, żeby te dane były bezpieczne? Może blockchain jakoś to będzie w stanie rozgryźć. Sytuacja, skoro człowiek jest jednostką na tyle złożona, że nie ma powiedzmy nawet tych dat, które taka sztuczna inteligencja mogłaby dawać, takich schematycznych, w tym sensie, że u jednego coś zadziała, a u drugiej osoby, mimo że ma te same objawy, w cudzysłowie, nie zadziała. Tak, to jest bardzo dobre pytanie, bo to ja teraz wszystkim swoim przyjaciołom opowiadam dookoła. Zacząłem jako psycholog społeczny, a skończę jako psycholog różnic indywidualnych. Dlatego, że całe moje życie jako psychologa polegało na odkrywaniu i posługiwaniu się prawidłowościami, które są uniwersalne. Czyli mam jakąś regułę, jeżeli ona działa dla 60% z was, to mnie to zadowala. Natomiast teraz ja mam dużo większy apetyt. Jak tutaj jest, no powiedzmy, 50 osób, ja chciałbym mieć opracowanych 50 różnych reguł. I każda będzie oddziaływała tylko na was. Czyli inna na Jacka, a inna na Aniu. To jest zupełnie inna reguła. I teraz to nie oznacza, że ja muszę 50 teorii naukowych produkować. To nie, to sztuczne. Ona zobaczy, co powoduje, że Jacek działa, a co powoduje, że Ania działa. A ona to zobaczy skąd? Z patternów. Bo będzie zbierała dane. I powie, że Jacek dużo bardziej woli kij niż marchewkę, ale po zakończeniu marchewki lubi, żeby mu troszeczkę tak pogroziła jego wspaniała Małgosia. Czyli żeby było wszystko na słodko, ale potem, ale wiesz, Jacuś. I to wtedy idealnie działa. I Małgosia ma zawsze informację, pamiętaj, żeby pogrozić na końcu i zrób tak zmarsz nosek. I już, i Jacek chodzi jak zegarek. Ale to może nie zadziałać na inną osobę. A teraz skąd maszyna to będzie wiedziała? No bo będzie miała milion danych i potem milion bez jednej odrzuci, że to są jednak randomowe, ale ta jedna będzie działała. Czyli, że ona sama się będzie na nas uczyła. Tylko trzeba dać jej dane. Czyli tym takim główną informacją jest, im więcej mi dasz, tym lepiej ci będę służyć. No, to są dwie sprawy, bo jedno te dane, które się daje, a drugie to jest te dane, które ona bierze sama, bez kontroli. Bez... No, tylko że te dane, które dajemy, to są dane, które polegają na zgodzie na odpowiedzenie na pytania, które zadajemy. Są stronnicze. Tak. Słucham? Stronnicze są. Ja znam osobę, która ma dwa glukometry. Mhm. I te dobre wyniki daje, idzie do lekarza. A z tymi, co na co dzień, tego się wiesz. No okej. Okay. No. Ale to trzeba by z nią porozmawiać, bo szkoda. Trzeba. Tylko no. są takie przypadki. No tak. No tak, no ale tutaj... Tak. Za to te drugie dane, no to dane, które dajemy bezwiednie, korzystając z elektronicznych urządzeń. No tylko moja informacja taka, dajmy je wszystkie, bo im więcej danych, tym lepiej, tylko sprzedajmy je. I oczywiście, jak których nie chcemy, typu właśnie ten seks i polityka, no to je obwarujmy, a resztę sprzedajmy. Co nam? Naprawdę, kurczę, no co z tego, że ktoś będzie wiedział, jakie ja samochody lubię, co z tego, że ktoś będzie wiedział, jakie ja szampony, no i co? No przynajmniej nie będę miał głupich reklam, rzeczy, które nie lubię, tylko te, które lubię. No będę wodzony na pokuszenie, nie pierwszy, nie ostatni raz. Popatrzcie na to. To jest coś, co zrobiliśmy, co teraz funkcjonuje w Nowej Zelandii i w Australii. No i mam nadzieję, że przyjdzie też do Europy. To jest ankieta, która sprawdza, czy głównie dzieciaki nie mają problemu z grami wideo. No bo oczywiście każdy mówi, że nie ma żadnego. Tylko, że wiecie, niektórzy grają po 12 godzin dziennie. To jest w ogóle gigantyczne
przemysł. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że to jest, że oni teraz chcą wejść na igrzyska. Czy gry komputerowe na igrzyskach? Tutaj Michael Jordan, tutaj nasi biegacze, a tutaj chłopaczek na konsoli. Tylko że to tak naprawdę może uratować igrzyska. Dlatego, że ludzie tacy jak ty i młodsi, oni nie chcą oglądać rzutu oszczepem. Oni nie chcą oglądać skoków dal. No come on. Ja mogę koszykówkę, zwołaj to finału. Za to zobaczyć chłopaków, którzy zasuwają moją ulubioną grę. Co więcej, potem jest rozlosowanie, że ja będę mógł, jak wygram losowanie, to mogę z mistrzem świata zagrać, z mistrzem olimpijskim. No gdzie ja bym mógł z mistrzem olimpijskim w boksie z Muhammadem Ali się zmierzyć? No bez sensu. A tu to ja będę mógł z tym jakimś gigantem, no bo wygram zdrabkę w Pepsi i w wyniku tego będę mógł z nim zagrać sobie. Kurczę. Czyli nagle od młodzi widownie. No i właśnie jest kampania, która zaprasza, żeby przetestować. Każdy uważa, że super potrafi, tylko że tam jest ta nasza nakładka, która sprawdza, czy ty naprawdę wierzysz w to, co mówisz. Teraz zobaczcie, wyszło nam. To było badanie, które było zrobione w listopadzie ubiegłego roku, a teraz już jest na gigantycznych próbach. Już nie jako badanie, tylko jako coś, co istnieje. Że wszystkie grupy można podzielić na cztery. Znaczy, że całą młodzież w Nowej Zelandii można podzielić na cztery grupy. Na tych, którzy są bezpieczni i grają dla rozrywki, albo grają, żeby sobie odreagować, zrelaksować się. Oraz na tych, którzy są zagrożeni. Tylko z powodów takich edukacyjnych nie straszymy, tylko mówimy wczesne oznaki zagrożenia. Tak? Tracą kontrolę. Czyli siadają i zapominają i potem, o Jezu, która jest godzina. Myślałem, że to minęła godzina, a ja siedzę cztery. I ci, którzy są na granicy uzależnienia. To jest ładna nazwa, oni są uzależnieni. Czyli oni natychmiast na kozetkę. Czyli maszyna to wyliczyła. I teraz zobaczcie, jakie są proporcje. Ci, którzy są na granicy uzależnienia, czyli są tak naprawdę uzależnieni, jest ich 14%. 14%. Natomiast tutaj troszeczkę jest tak. Jakie dane mają się do tego uzależnieni w społeczeństwie innym? Słucham? Jakie dane mają się do ogółu uzależnień w, no powiedzmy, całym społeczeństwie? Nie chodzi mi o uzależnienie od gier komputerowych, tylko no nie wiem, od narkomanii, alkoholu. Nie wiem. Ja mam pytanie jeszcze jedno. Aha. Czy tutaj jest praca kontrolą versus na granicy uzależnienia? Czy to jest konstans? Czy mamy jakąś konwersję? A jeśli mamy konwersję, to jak ona jest rozłożona w czasie? Nie mam pojęcia, czy... raz to zrobiliśmy. Nie, ale to są pytania, wiesz, które... Tak, wiadomo, tak, no teraz ja, bo to był pilot. I w tym pilocie zobaczyliśmy, czy w ogóle to wszystko działa. Teraz, ponieważ to działa, to jest już zrobione na masową skalę i zaraz to pójdzie na Azję. I wtedy będziemy mieli wszystko. Wtedy na twoje pytanie to powiem ci, ale chcesz mieć w podziale na miesiące czy na dni? I czy chcesz mieć praworęcznych czy leworęcznych? No bo wtedy już będzie wszystko. Teraz jest 507 osób, no to co ja mogę zrobić? A tu będzie już streaming i najlepsze jest to, że tam nie ma już w ogóle żadnych ludzi. To wszystko się produkuje przez maszynę. Maszyny wszystko analizują, pokazują, co jak. Natomiast tutaj jest ciekawa rzecz, bo tu chodzi o to, że popatrzcie. Normalnie, gdyby z tej technologii wyciągnąć nasz algorytm, który sprawdza pewność, to wyszłoby, że tych, którzy są na granicy uzależnienia, jest nie 14%, a 10%. Czyli 10% dzieciaków wie, że przegina, ale dalej przegina. I z tymi ja nie mogę za wiele zrobić. Ja, tak jak pana znajomy. Wie, że przegina, ale przegina. Mnie obchodzi te 4%, które
żyje w zaprzeczeniu, powiedziałbym sobie. Mówi, że jest w porządku, ale ja wiem, że nie jest w porządku. Dlaczego? Bo tych mogą ratować. Znaczy wszystkich mogą ratować, ale tych w pierwszej kolejności. Bo jak ktoś wie, że przegina i dalej przegina, no to już jest trudniej. Ale jak ktoś nie wie, że przegina, myśli, że jest w porządku, a ja widzę, że przegina, to chociażby połowę mogę z tego... Tak? No połowa to będzie 2%, tak? Ale zawsze 2%. A to jest dopiero początek. To są z kolei wyniki z Polski na reprezentatywnej próbie Polaków pracujących w korporacjach. Badaliśmy samopoczucie, well-being. I jest well-being zawodowy, osobisty, fizyczny, społeczny. Fizyczny, czy jestem zadowolony ze swojego ciała? Może chodzi o choroby i tak dalej. Osobisty, czy jestem z siebie zadowolony? Społeczny, z moich przyjaciół, z mojej rodziny. Zawodowy, z mojej pracy. I wyszły nam 5 grup. Pierwsza grupa, zdrowi i szczęśliwi. Druga grupa, kompletnie zagubieni, na kozetkę. I potem 3 pozostałe grupy, takie, a trzeba mieć na nie oko. Zdrowe ciało, ale nie umysł. Czyli to są ci przysłowiowi, którzy są na siłowniach, wyglądają jak Herkulesi, ale są no, mega zestresowani. Zdrowy umysł, ale nie ciało. A ci czerpią siłę z relacji. To są osoby, które żyją tylko, kiedy są między ludźmi, a potem przychodzą do pustego domu i są samotni. No i teraz najważniejsze, bo to są typy, które maszyna stworzyła. Ile jest procent tych ludzi? Zdrowych, szczęśliwych jest połowa. To jest reprezentatywna, czyli połowa Polaków naprawdę nic nie trzeba, chwilę trwa. Natomiast kompletnie zagubionych jest 11%. 11% Polaków jest kompletnie zagubionych, Polaków, pracujących Polaków, nie w budżetówce, kompletnie zagubieni. No i teraz zobaczmy, ile z nich nie wie, że... Przepraszam, 11%. 5% z nich nie wie. Czyli w normalnej ankiecie przyznaje się do zagubienia 6%. A kiedy wpuszczamy nasz machine learning, to wychodzi, że nie 5, tylko 11%. Że nie 6, tylko 11%. Czyli 5% osób nie wie, że potrzebuje natychmiast pomocy. Być może ich rodziny wiedzą. Być może ich żony, ich mężowie wiedzą, że ona potrzebuje pomocy. To ona nie wie. Ona żyje w zaprzeczeniu. No to teraz zobaczcie, ja nie mogę jej powiedzieć, bo nie mam zgody na to, żeby do niej skierować komunikat. Bo nie wyraziła zgody, no bo to są badania anonimowe. Teraz zobaczcie, co by było, gdyby ona wyraziła zgodę. Ja bym jej powiedział, tylko ona by to wiedziała. Bo przecież ja nie wiem, kim ona jest. Ona sama dostanie na telefonie informację, ty jesteś w 11%, które są na krawędzi i co więcej, zniekształcasz, bo to maszyna mówi. Tylko to mówi, hej, patrzysz na świat w różowych okularach. Nie? Może czasami troszeczkę jesteś odklejona od rzeczywistości. Nie? W jej przypadku to by było, natychmiast skonsultuj się z terapeutą. Natychmiast. Dla tych 11 to jest od razu, kozetka. I teraz, czyli zobaczcie, to byłby pierwszy krok czułej sztucznej inteligencji, czyli ja pokazuję, że jest źle. I potem jej mówię, co powinna zrobić, żeby było dobrze, a potem ją monitoruję, czy jest postęp, czy też nie. Jak nie ma postępu, to mówię, zmień terapeutę. Albo był postęp po sesji w dniu tym, tym i tym, kiedy ona mówiła ci o marchewce. A nie ma postępu, kiedy groziła kijkiem. To powiedz twojej terapeutce, że ma być marchewka, a nie kijek. Tego w ogóle teraz nie ma, tak? To będzie
dopiero coś, co będzie stworzone za jakiś czas. Popatrzcie, takie były wydatki. To, co teraz wam pokazałem, nazywa się HR-Tech, czyli technologia w HR-ze, ale nie w HR-ze, hej, oto system do wypłacania wynagrodzenia miesięcznego, oto jest system do rozliczania obecności w pracy, bo takie HR-owe rzeczy były od zawsze. Ale to jest mental health. Wtedy, kiedy mental health nie był tak ważny jak dzisiaj, czyli przed pandemią, w 2019 roku $5 miliardów wynosiły inwestycje w HR-tech. W środku pandemii $17 miliardów. To, co wam mówiłem, świat cyfrowy, będzie miał tylko jeden problem. Samotność. Czyli mental. Tutaj z kolei to robimy w szkołach. To jest wynik z polskiej szkoły. Byłem bardzo dumny, no bo to pokazywałem Amerykanom. To jest z liceum Czackiego. Na maturzystach. Jestem wartościową osobą, 84% dzieciaków powiedziało, że tak. Mam silne strony, 87%. Mężczyźni są lepszymi menadżerami niż kobiety, tylko 12% powiedziało tak, 88% powiedziało, że nie. Tylko póki co to są deklaracje. I mogę rozpoznawać fejki. 92% mówi pewnie, no problem. No, to teraz zobaczmy, jak jest naprawdę. A, no czyli oficjalnie jest brawo, super, kurczę, genialna klasa, no Czacki, wiadomo. No to teraz zobaczmy, jak jest naprawdę. Jak jest zielono, to mówią i wierzą. Jak żółto, wahają się. Jak czerwono, wierzą, że nie wierzą. Jestem wartościową osobą, rzeczywiście mówią i wierzą, super. Ale na pytanie, jakie masz, czy znasz swoje silne strony, już nie wiedzą. Czyli dla nauczyciela od razu informacja, fajnie, na kolejnej wychowawczej będziemy sobie opowiadali o tym, jak znaleźć sobie talent, odkryć iskrę geniuszu. Bo ja widzę, że wy wszyscy, 84% wie, że jesteście geniuszami, tylko jeszcze nie wiecie dlaczego. No to wiecie, musimy zrobić teraz, i to z dumą pokazywałem Amerykanom, 88% dzieciaków z Czackiego mówi, że to nieprawda, że mężczyźni są lepsi od kobiet, i kto wierzy. No, także to był super wynik. Za to 92% uważa, że może rozpoznawać fake newsy. Tymczasem to jest najpilniejsza rzecz. Jak rozróżnić newsy od fake newsa? No i wyobraźcie sobie, że taki za one clickiem ma nauczyciel na lekcji i on raz wie, o czym mam robić lekcję. Jak nie wie, to maszyna mu powie. Ale nauczyciele mają inteligencję emocjonalną, także oni będą mówić. A tu na koniec to, co zrobiliśmy w Polsce. Uwierz w siebie. Popatrzcie, jaką ciekawą rzecz odkryliśmy kobiet, które wracają z urlopu macierzyńskiego. Wszyscy wiedzą, że jak kobieta wraca z urlopu, to jest twarde lądowanie i że trzeba być bardzo wrażliwym, wyczulonym, żeby ją wspierać. Wsparcie wynosi 6 miesięcy. Popatrzcie, co myśmy zobaczyli. Że najgorszy okres, jeżeli chodzi o zawahanie poczucia własnej wartości, jest między 6 a 12 miesiącem. Czyli wtedy, kiedy wsparcie przestaje być dawane. Czyli na przykład, jak pytamy, czy kobiety nadają się na dopełnienie kierowniczych stanowisk, to kobiety 40-49% mówią, że tak, ale jak jest 6-12 miesiąc, to tylko 22%. Dlaczego tak się dzieje? Prawdopodobnie dlatego, że mija już ten pierwszy super moment, w którym hej, już wreszcie mogę wyjść z pieluch, mogę kurczę z powrotem wrócić do swojej fajnej pracy i mogę pokazać, jakiego mam przepięknego bobaska. No i wszyscy te zdjęcia poglądali przez 6 miesięcy. Już przestałam być osobą, na której koncentruje się zainteresowanie. Teraz już jestem tylko pracownikiem.
Tylko, że to tylko, niestety, nie jestem tylko pracownikiem, bo przychodzę do domu i śpię 2 godziny w nocy. I to jest ten... I w wyniku tego część firm, która brała udział, natychmiast zmieniła swoją politykę i objęła parasolem ochronnym przez 12 miesięcy, a nie przez 6. No tutaj to samo pytanie już nie na mamach, tylko na populacji Polaków. 82% mówi, że tak, wierzy w to, 27%, że kobiety mogą być szefami. Co ciekawe, nie ma różnic między kobietami a mężczyznami. Ja byłem przekonany, że to mężczyźni będą sceptyczni, ale kobiety absolutnie nie. Byłem przekonany, że to kobiety będą miały 2-3 razy lepszy wynik. Absolutnie nie. Czyli zobaczcie, co się dzieje. Nad głowami kobiet są 2 szklane sufity. Pierwszy zbudowaliśmy im my. Przez setki lat. Mówiąc, że wasze miejsce jest gdzie indziej, a nie w pracy. Wasze miejsce jest w domu. Żeby dbać o dzieci i ognisko domowe. No i to spowodowało, że... Ale potem to badanie pokazuje, że wyście same sobie jeszcze drugi sufit walnęły. I jak dokładniej się temu przyjrzeliśmy, to wiecie, na czym polega ten sufit drugi, który kobiety same sobie zrobiły? Samokrytyka. Jak i to potwierdza się w innych badaniach. Czy wy wiecie, to są ogólnoświatowe badania, że kobieta składa wniosek o podwyżkę albo o awans, kiedy spełni 100% kryteriów, które są wymagane do podwyżki albo do awansu. Mężczyzna 60% i już idzie do szefa. Co więcej, mężczyzna chce 130% tego, co chce kobieta. Czyli kobieta ma 100% kompetencji i chce 100%, a mężczyzna ma 60% kompetencji i chce 130%. A jak chce, to często dostaje. Jak często zdarza się, że jak jest grupowa dyskusja i prowadzący zadaje pytanie, to ktoś ma pomysł, jak odpowiedzieć, ale myśli sobie, nie, to głupie, nie, wyśmieją mnie. A potem po godzinie wychodzi, że właśnie to była odpowiedź. Jakże często tym kimś jest kobieta. Jakże rzadko tym kimś jest mężczyzna. Że ma coś w głowie i się z tym nie podzieli. Już tak zupełnie nienaukowo przeprowadzono badanie, ile razy się mężczyzna i kobieta krytykuje. Tyle co mężczyzna krytykuje się przez cały dzień, to kobieta tę normę wyrabia przed 9 rano. Czy korporacja pozwala uwierzyć w siebie? Też się dziwiłem, że firmy zgodziły się, no ale okej. Zobaczcie, w porównaniu z reprezentatywną próbą Polaków 1000, korporacji 1679, u kobiety bardziej niż kobiety niepracujące w korporacji wierzą w swoją skuteczność, czyli to korporacja w takim razie, kultura korporacyjna pozwala im uwierzyć w swoją skuteczność, a mężczyźni stają się dużo bardziej odporni na krytykę niż mężczyźni, którzy nie pracują, czyli skóra im grubieje. Może by przetrwać. No ale to są pozytywne aspekty pracy w korporacji. I tutaj popatrzcie, czy kobieta może być bossem. Widzieliście wcześniej, populacja 82%, a w rzeczywistości 27%, a w korporacji 97%, w rzeczywistości 45%, czyli 2 razy lepiej. Ale i tak dopiero połowa drogi przed nami. No i na koniec, czego obie płcie się mogą od siebie nauczyć w tym badaniu? I znowu, to wszystko jest robione przez maszynę, która potem wrzuca. Kobiety mogą nauczyć mężczyzn prostej rzeczy. It's okay not to be okay. Możesz przyznać się do tego, że nie jesteś mistrzem świata, przynajmniej od czasu do czasu. Że masz słabość, że masz obawy, że możesz trochę odpuścić. Możesz pokazać, że masz piętę achillesową, chodzą słuchy, że nawet Achilles miał piętę achillesową. A czego mężczyźni mogą nauczyć kobiet? Kompletnie odwrotnej rzeczy. It's okay to be okay. Nie wstydź się mówić, że jesteś super. Nie wstydź się mówić, że coś mega zrobiłaś. Zobaczcie, jak kobieta szefowa wychodzi, bo dostaje nagrodę, to mówi, nie, to nie ja, to mój zespół, dziękujcie mojemu zespołowi. Kurde, to ty
to ty poprowadziłaś swój zespół, zespół zrobił dobrą robotę, ale to ty to zrobiłaś. Uwierz w to. Nie krytykuj siebie. It's okay to be okay. Patrz, jak to wszystko ładnie się zgrywa, jak jest bardzo humanistyczne, a jest wyprodukowane przez maszynę. Podsumowanie. I potem ta dyskusja. Cyfrowy świat rodzi się na naszych oczach. Czas najlepszy na stworzenie nowego siebie. Pielęgnuj emocje, gdyż staną się twoją policją na przyszłość. Pal stres, to nie było tego dzisiaj, ale to mówię na wszystkich wykładach przez 9 lat. Pal stres ruchem. Najlepszy ruch na świecie to jest taki. Spacer z ukochaną osobą pod rękę. Najlepszy na świecie. 20 minut dziennie. Nie dla przyjemności, dla celów medycznych. Gimnastykuj umysł. Otwieraj się na zmiany. Bo zmiany nadchodzą i nie mamy... No pamiętacie, siedzimy, piłujemy. To po prostu... I to kiedyś zmiany za czasów naszych rodziców zmiany były co pokolenie. Za naszych czasów zmiany były co dekady. A teraz zmiana jest co 2-3 lata. Bo świat 3 lata temu był kompletnie inny. Kurczę, świat przed czatem GPT był kompletnie inny. To co będzie pod koniec tego roku? Co nowego wymyślimy? Jedz częściej zdrowo. Jak poznać, że jedzenie jest zdrowe? Kosztuje. A jak nie masz pieniędzy, no to połącz jedno z drugim. Jedz zdrowo i mniej. Tak naprawdę to chodzi o nieprzetworzone. Nie mówię zawsze, tylko częściej. Częściej spotykaj się z przyjaciółmi na ploteczki. Nie dla przyjemności, dla celów medycznych. Przytulaj się częściej, tylko w sposób naukowy. Mam nadzieję, że wszyscy pamiętacie, jak się przytula człowiek w sposób naukowy, a nie romantyczny. Kochaj się częściej, nie dla przyjemności. I pamiętaj, że każda zmiana odmładza. Jacek, miałeś coś powiedzieć tak. przed rozpoczęciem. Chciałem się podzielić z Państwem moimi pewnymi przemyśleniami na temat czata GTP. Otóż niedawno pokazano mi takie dwa przykłady. Za każdym razem to było w jakimś kontekście jakiejś publiczności, albo w tej publiczności, które miały zrobić wielkie wrażenie na publiczność. Pierwszy przypadek miał miejsce w grupie, takiej bardzo elitarnej grupie dyrektorów sprzedaży wielkich korporacji. No i tam zadano czatowi pytanie, powiedz, co jest, jakie są ważne elementy dobrej marki i napisz odpowiedź w języku Szekspira. No i pyk, pyk, zostało to napisane, więc wszyscy czasem to jest bardzo łatwe zadanie, bo są setki podręczników, gdzie jest napisane, co to są, co to jest dobra marka. I oczywiście ona czy on z tych podręczników korzysta. No i też wiadomo dokładnie, jaki jest był język Szekspira. I także dla maszyny to było zadanie oczywiste. Drugie zadanie było podobne, tylko z dziedziny matematyki. Napisz dowód, że zbiór liczb pierwszych jest nieskończony i znowu napisz to w języku Szekspira. I znowu to zostało napisane. Twierdzenie, że zbiór liczb pierwszych jest nieskończony, pierwszy udowodnił Euklides prawie 2500 lat temu. To jest po prostu bardzo dobrze znane twierdzenie. No i GTP do tego dotarło. Wobec tego postanowiłem przepytać GTP, GPT zawsze mi się to myli, z dziedziny, którą się zajmuję, w informatyce. I zapytałem, to teraz właśnie muszę to podeprzeć się notatkami.
I na początek zapytałem, co to jest semantyka denotacyjna. Ja się tym właśnie zajmuję. Dodam, że testowałem tą wersję 4, tą taką upgraded i płatną, $20 miesięcznie. No i odpowiedź była... Ta, by the way, ona potrafi korepetycje udzielać dzieciakom. To policzcie, ile wydajecie swoim i zobaczcie, co wam się bardziej opłaca. No ale jak wam opowiem do końca, to nie wiem, czy będziecie chcieli, żeby ona... ale nie, Jacek, no bo ona się z tobą potykała, a ja tutaj mówię... Dobrze, dobrze, ale zaraz, ze mną się potykała, no ale przecież ja nie wiem więcej niż jest w literaturze. Tym część tej literatury jest moja, no ale ona też ma do tego dostęp przecież, prawda? Więc najpierw się zapytałem, co to jest semantyka denotacyjna? I odpowiedź była na poziomie takiego no, średniego studenta początku lat 80. Więc. Te książki były scyfryzowane. Zapytałem się, co to jest naiwna semantyka denotacyjna. A na ten temat, i to był tytuł pracy, naiwna semantyka denotacyjna, napisałem razem z moim kolegą, kiedyś studentem, pracę, która została opublikowana w Proceedings, materiałach Światowego Kongresu Informatyki w roku 83. Więc to nie jest tam jakieś czasopismo, tylko no Światowy Kongres Informatyki w roku 83. GTP powiedziała, że to jest nieformalne pojęcie, że ono nigdzie formalnie nie zostało określone i wytłumaczyła mi, co można rozumieć. No to jest taka semantyka denotacyjna, która jest naiwna. No dobrze. Więc się zapytałem, kto aktualnie pracuje w dziedzinie semantyki denotacyjnej. I oni mi powiedzieli, że no żebym, że ona się właściwie zajmuje takimi ogólnymi problemami, natomiast jeżeli bym chciała wiedzieć, kto pracuje, to żebym się, i tu mi podała kilka takich repozytoriów, które są dostępne w internecie, gdzie sobie mogę zajrzeć. No więc, ale ciebie tam nie podała. I to nikogo nie podała, tylko podała, że mogę sobie zajrzeć i przytoczyła znowu tą, tak powiem, staromodną definicję semantyki denotacyjnej. A czy ty zapytałeś ją, kto robi najlepsze pączki na świecie? Nie, ale zapytałem, kto pracował nad semantyką denotacyjną w dekadzie lat od 80 do 90. Odpowiedź brzmiała: coś źle poszło. Jeżeli to się będzie powtarzać, to skontaktuj się z naszym helpdeskiem. No to grążyłem dalej i napisałem jej, że twoja znajomość, czy twoja tak, znajomość semantyki denotacyjnej kończy się w późnych latach 70. Dlaczego nic nie wiesz o tym, co się działo w latach późniejszych? Odpowiedź była taka, że jako sztuczna inteligencja moja wiedza ogranicza się do tego, jakie dostałem informacje, a byłam trenowana tylko do roku 2021. A ja się pytam o lata 70. Ja dalej pytam, jeżeli byłaś trenowana do 21 roku, to powiedz mi, jakie badania do tego czasu najważniejsze były wykonane. No i tu znowu taka odpowiedź właśnie z lat 80. Tam podane są nazwiska ludzi, którzy się w 60. latach z Potent Stretchy się zajmowali tym w latach 60. No więc zacząłem już się dopominać o siebie i Andrzeja Tarleckiego i zapytałem, czy Andrzej Blikle i Andrzej Tarlecki pisali jakieś prace z semantyki denotacyjnej. Myśmy pisali.
No to ta naiwna semantyka denotacyjna to była taka pierwsza nasza praca, gdzie ta naiwna, ten termin naiwna został użyty, ale potem były różne prace w różnych miejscach, na konferencjach i to nie w jakichś lokalnych pisemkach, tylko Springer Verlag to wydawał, Proceedingsy z ważnych konferencji i na to się dowiedziałem, że Andrzej Blikle i Andrzej Talecki są obaj informatykami teoretycznymi i że obaj pracują na Politechnice Warszawskiej. Żaden z nas nie pracuje na Politechnice Warszawskiej. Andrzej Talecki był od zawsze pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, a ja od zawsze i do tej pory w Polskiej Akademii Nauk. On był prorektorem do spraw finansowych Uniwersytetu Warszawskiego. No więc taką osobą, która tam jest na początku listy, prawda? Obaj jesteśmy członkami Europejskiej Akademii Nauk. Słowa o tym nie ma. No i piszą, że właściwie to myśmy się tak semantyką denotacyjną tak specyficznie nie zajmowali, ale tak na okrągło, że no, nasze prace mogły się przyczynić do rozwoju tej dziedziny. No i ostatnia moja wypowiedź była taka, napisałem tak. Nie masz racji. Naiwna semantyka denotacyjna nie jest uproszczoną wersją semantyki denotacyjnej. To jest formalny model, w którym dziedziny denotacyjne są zbiorami, a nie tak zwanymi dziedzinami zwrotnymi. I tu się system zawiesił. Nie było żadnej odpowiedzi. Więc no, to, co powiedziałeś, że to jest dopiero sztuczna inteligencja w pieluchach. Natomiast. Za jakiś czas, czy na podstawie tych danych. Dokładnie. Ty teraz podałeś mnóstwo danych. Inteligencja się nauczyła, bo może. Tak. Ale ja nie podałem, ja nie napisałem, gdzie myśmy opublikowali. Ale już dałeś się. Weź za miesiąc, prawda? No, wejdę za miesiąc i przyrzekam Państwu, że wejdę za miesiąc i opowiem. Jacek, poprawił to w ten sposób. Robisz tak elitarną rzecz, że nawet sztuczna. No bardzo miłe wytłumaczenie. Natomiast ja chcę powiedzieć, że prawdę mówiąc, to co, że mitologizujemy jednak sztuczną inteligencję w dużej mierze, no prawdą jest to, że dostaniemy tylko to, co zostaje ułożone. Z czym to nie jest tak jak kiedyś, że przychodził programista z plikiem kart dziurkowanych, prawda, i wkładał to, to było to włożenie do komputera. Ona sobie sama bierze, ale ona bierze tylko to, co jej dajemy. No tak jak powiedziałem, w dodatku za darmo jej to dajemy. Natomiast żadnym z tych przykładów nie widziałem śladu takiej kreatywności. No takie najprostsze skojarzenia. No, Blikle i Talecki są z Warszawy, to wie. Zajmują się informatyką, to też wie z pytań, no i może z innych rzeczy, no to wobec tego muszą pracować na Politechnice, no bo jak informatyka to przecież nie uniwersytet, no Technical University of Warsaw. Więc no jest to... No ale patrz, teraz jesteśmy na Politechnice. Tak, jesteśmy na Politechnice, ale w szkole biznesu. Ale w szkole biznesu, więc proszę Państwa, przestrzegam przed taką zbytnią mitologizowaniem sztucznej inteligencji, aczkolwiek oczywiście ona... Mito, niemowlaka. Pamiętajcie, to jest niemowlak. No tak, to jest niemowlak, ale on już sprawia wiele problemów. Edukacji mamy tą sytuację, czy podobno do tej, jaką przeżywały firmy nadzorujące pracę pracownika, pilnujące pracownika, czy pracuje w pandemii. One się stały po prostu kompletnie nieskuteczne. No bo pracownicy pracują w domu, no jak ich sprawdzać? No i wymyśliły niektóre, żeby zatrudniać prywatnych detektywów i rzeczywiście to robiły. A teraz wobec tego, że przyszedł czas GPT, który może być wykorzystany do napisania przeglądowych prac semestralnych, magisterskich nawet,
No to teraz to jest wyzwanie przed edukacją. I na razie, ja śledzę i rozmawiam z ludźmi, jedyne pomysły, jakie edukatorzy mają, to jak chwycić tego studenta, żeby on tego nie robił. Czyli takie metody policyjne, jak je zastosować, jak go nakryć, jak go wykryć, że to jest właśnie wygenerowane. Natomiast to wyzwanie, które staje przed edukacją, jest takie, żeby student nie chciał tego robić, tylko chciał się nauczyć. To ta wiedza musi być dla niego atrakcyjna. I teraz, jeżeli to przecież żaden student nie wynajmie sobie awatara, żeby za niego chodził na dyskotekę, ani na basen. Bo on to lubi robić. Bo on to lubi robić. Jak coś lubisz robić, to chcesz to robić sam. Ale Jacek, popatrz na coraz więcej młodych ludzi, którzy woli siedzieć w domu, czatować, niż chodzić. No to nie wynajmie sobie awatara, żeby za niego czatował. Ja mówię o tym, że... Nie, on wynajmie awatara, żeby za niego poszedł na dyskotekę. A ona będzie siedziała, a tak, tym ale... bardziej, że ona będzie mogła 14 awatarów wysłać. Jednego na dyskotekę, drugiego na strzelnicę, trzeciego na zawody i gdzieś tam. Tak, tak. Ja mówię o tym, że jeżeli coś lubimy robić, to nie będziemy się posługiwać sztuczną inteligencją. I rzecz w tym, żeby ci ludzie przychodzili na uczelnię, to się chcą nauczyć. I będą mieli świadomość, że no co z tego, że, że ten czat im napisze pracę semestralną, jak oni się nie nauczą, a oni się chcą nauczyć. To jest wyzwanie wielkie przed edukacją. Tak, gigantyczne. No to ja już skończyłem moją... Ale rozmowa była po angielsku czy po polsku? Nie, po angielsku. Tak, żeby już nie komplikować. No. Nie, po angielsku. Ja zapytałem po polsku. Idzie w zaparte. I co? Że nie jesteś specjalistą od semantyki denotacyjnej. Tak, teraz. Że nie? Że nie. A, no proszę. A od czego? To w ogóle wiąże się z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się głównie na filozofii współczesnej, epistemiologii, teorii wiedzy oraz filozofii języka. Uważajcie, bo jeszcze wyciągnie Jackowi jakieś, jak był studentem, gdzie on pojechał i co zrobił, nikt o tym nie wiedział, to lepiej już nie pytaj dalej. To ja już skończyłem moją wypowiedź, zapraszamy. Obaj do. Tak, zapraszamy do debaty. Aczkolwiek po 6 godzinach wykładu, to chyba wszystko zostało wyczerpane. Znaczy, wyczerpani zostali słuchacze. Tak. Temat. Ale nie prowadzący. Jest daleki od wyczerpania, ale zachęcam Państwa pierwsze. Ja chciałam tylko zapytać. Tak. My teraz, no tak, proszę bardzo, no, damy mają pierwsze. Na poprzednim spotkaniu mówił Pan, że teraz jesteśmy w erze Homo sapiens. Za 80 lat już nie będzie Homo sapiens, tylko będziemy Homo? Homo Deus. Homo Deus. Tak, będziemy bogami. Znaczy to nie ja, to Yuval Harari. Bogami, czyli że... Tak, on w ogóle tak, no, wchodzi na te kontrowersyjne tematy, ale mówi, inteligentny projekt, który był na ustach tych, którzy krytykowali ewolucję, że to nie ewolucja, tylko inteligentny projekt, czyli Pan Bóg. On mówi, ja się zgadzam, że to jest inteligentny projekt, robiony przez sztuczną inteligencję. Chciałem zapytać, proszę bardzo, o prawa autorskie, jeżeli tak ze sztucznej inteligencji możemy sobie korzystać dowolnie ze wszystkich źródeł. Tak. To jak się mają prawa autorskie, prawda? Tak. Gdzieś nikt tego jest. Właśnie to jest teraz kompletne albo tragedia, albo Eldorado dla prawników. Bo jak sobie z tym poradzić? I w kontekście czatu GPT, ale w kontekście, jeżeli sztuczna wymyśli piosenkę, to kto jest właścicielem? Tak na marginesie, teraz kilku artystów wypuszcza kolejne piosenki, ale mówi, że część z nich jest nagranych przez nich, znaczy skomponowanych przez nich, to chyba Eminem, jeśli się nie mylę, a część zrobiła sztuczna. I nie mówią, które to które, wypuszczają. A wiecie, dla sztuczny napisać piosenkę to jest tyle, co tutaj strzelić, nie? Czyli po prostu wchodzimy w świat, o którym nikt nie miał pojęcia jeszcze 3 miesiące temu. Może w ogóle prawa autorskie
Proszę bardzo, tu jest pytanie, bo też pani... Nie, to tylko ad vocem, że prawa autorskie mogą... Tak, może to przestaną istnieć, że możliwe, że po prostu będzie powszechność wiedzy, informacji, jak wszystko, co będą ukrywać, nawet będzie się stawać... Ale z czego będą żyli twórcy? No jednak prawa autorskie są do tego, żeby ludzie mieli jakiś... No chociaż żeby mogli wyżyć, pisząc. Tak, tak. Perspektywy dnia dzisiejszego i ostatnich set lat, no. A co będzie... No tak, jeżeli będzie tak zwane wynagrodzenie obywatelskie, które każdy będzie otrzymywał. Ja za to jeszcze przepraszam, zanim bo to jest ad vocem. Bo popatrzcie, co teraz czat będzie w stanie zrobić. On może dać nieśmiertelność w jeszcze inny sposób. Ja mogę wgrać wszystkie utwory Szekspira i potem mogę mu powiedzieć, napisz teraz Romeo i Julia, część druga, tak jakby to Szekspir napisał. I ona zaraz walnie, rozumiecie, czyli jak ktoś, w jakim kontekście nieśmiertelność, ktoś pisze bloga, no to wystarczy, że załaduje wszystko do czata, żeby on się nauczył stylu pisania bloga i potem człowiek już nie żyje, a on dalej pisze tego bloga. I to są rzeczy, które w ogóle były nie do pojęcia jeszcze 3 miesiące temu. No to jest samo zniszczenie, dlatego później nie będzie to ludzi. To jest to... No właśnie. A tu pan czeka... Tak, przepraszam. Ja chciałem się podzielić taką refleksją, która zdarzyła mi się, no oczywiście z mojej inicjatywy. Przed świętami obecnymi, wielkanocnymi. Takim tekstem, że tak powiem, wystartowałem. Szanowni przyjaciele wirtualnej rzeczywistości, zaprosiłem dzisiaj do naszej facebookowej społeczności sztuczną inteligencję z intencją włączenia się w nasze świąteczne rozmyślania o tym, jak żyć pełnią naszych możliwości. Zaproszenie zostało życzliwie przyjęte i uchwalone w następującej formule. I teraz jakie pytanie zadałem? Sztuczna inteligencja. Podziel się z nami, ludźmi XXI wieku, jakimi przemyśleniami warto przyozdobić nasze świąteczne refleksje, abyśmy z Twoją pomocą potrafili żyć pełnią naszych możliwości. No, odpowiedź jest solidna, bardzo, ale odpowiedź jest bardzo syntetyczna. Ja już bym powiedział, że to nie jest ten niedojrzały owoc jeszcze, ale już gdzieś tam ta wyższa półka. Proszę posłuchać. Mnie się wydaje, że to bardzo trafnie zostało ujęte. I w nawiązaniu do pana profesora. Tutaj są elementy czucia, tej czułości i życzliwości ze strony sztucznej inteligencji, GP4, bo posługiwałem się już GP4. I teraz, z czego to wnioskuję? No właśnie teraz przeczytam odpowiedź. Cieszy mnie, że mogę pomóc w podzieleniu się refleksjami na temat życia pełnią naszych możliwości. Po pierwsze, warto pamiętać, że każdy z nas ma w sobie ogromny potencjał. Warto podjąć wysiłek, by odkryć swoje mocne strony i rozwijać je, ale także zwrócić uwagę na swoje słabości i pracować nad nimi. Każdy dzień daje nam możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń, co może pomóc nam osiągnąć nasze cele. Po drugie, ważne jest, aby pamiętać, że sukces nie jest jedynym celem w życiu. Szczęście, zdrowie, harmonia w rodzinie i w relacjach z innymi ludźmi to równie ważne elementy, które warto pielęgnować.
Warto więc zastanowić się, jakie wartości są dla nas najważniejsze i jak możemy osiągnąć równowagę między nimi. Po trzecie, warto pamiętać, że życie, muszę powiększać te teksty, ponieważ to są na Facebooku. Warto pamiętać, że życie jest pełne wyzwań i trudności. Warto uczyć się z nich i czerpać z nich naukę i pracować. Może całego nie czytajmy, bo to jest pewnie... No nie, to już na koniec, że warto pamiętać, że każdy z nas ma wpływ na świat i na innych ludzi. A Paulo Coelho pani czytała? To on będzie bezrobotny. Niech i tutaj na końcu są jeszcze, niech też te życzenia przypomną, jak bardzo dużo dobrego możemy zrobić dla innych i dla siebie, gdy tylko stworzymy swoje otworzymy swoje serca i umysły na możliwości, jakie daje nam życie. Życzę wam, abyście cieszyli się miłością swoich najbliższych i abyście mieli siłę, aby przekuć swoje marzenia w rzeczywistość. Właśnie dlaczego powiedziałem o tej czułości, o tej życzliwości? Ponieważ dowiedziałem się od ludzi, którzy się już wcześniej posługiwali, czy kontaktowali, komunikowali ze sztuczną inteligencją i twierdzili, że sztuczna inteligencja nie jest w stanie mówić o czułości, o miłości, o uczuciach. Więc podejrzewam, że to jest też efekt tego uczenia się. Czyli ona nie może, nie czuje jeszcze, nie ma tego poczucia, ale może wyrazić zrozumienie, czyli opisać to, o czym pan profesor mówił, tak, opisać stan człowieka. Tak, ale proszę zobaczcie, ja tutaj się z panią zgadzam, tu nie ma jakiegoś przełomowego odkrycia intelektualnego w tej wypowiedzi, ale i tak w świątecznym nastroju powiedzenie czegoś takiego wszystkich wprowadzi w znakomity nastrój. A jak jeszcze ci, którzy mają świadomość, że to napisały kody zero-jedynkowe, no to rozrzewnią i spowodują refleksję metafizyczną. Także dla mnie to jest niesamowite. Dla mnie to jest niesamowite. A dla mnie nie. To jest proste zadanie. Jeżeli matka czerpie cały czas z dorobku tego, co już jest, to są zdania z wielu homilii, książek Coelho na przykład i innych, które w sumie razem złożone są banalne, może wzruszające. Ale dla mnie to jest wszystko kwestia matematycznych równań, bo teraz te matematyczne równania albo zero-jedynkowe kody, one mają na celu wyłapać styl. Ja myślę teraz o sytuacji, w której chcemy kolejnego tomu opowieści o Harrym Potterze. Tak? J.K. Rowling powiedziała, nie, już mam dosyć Harry'ego, a ja chcę. Ja chcę zobaczyć, co tam będzie i chcę, żeby Hermiona zostawiła Rona i żeby jednak z Harrym się związała. No więc za dwie dychy powiem GPT, żeby mi napisał coś takiego. I żeby to ona teraz podrobi styl, wyuczy się stylu J.K. Rowling, wymyśli coś nowego, ale jeżeli Jacek wprowadzi dodatkowy kod pod tytułem, nie wiem, zrób coś randomowego, zrób coś, co będzie kompletnie nie pasowało, czyli zaprogramuje, że ma być kreatywna, a kreatywność jest bardzo prosto wytłumaczyć. Masz zrobić coś, co kompletnie nie pasuje, co wychodzi z pudełka. Czego jeszcze nie było. Tak, to co ty mówisz, że jak u ciebie się to nazywało? To co ona... Tak, naiwna. Naiwna, tak. Zrób coś naiwnego. Nie, ale to jest tylko użycie... Ja wiem, no ale kazać maszynie być wyjść z pudełka. Teraz być może GPT-4 tego nie potrafi, ale GPT-7
Ona powie, ale chcesz z pudełka, żeby obrazić wszystkich, czy chcesz z pudełka, żeby zachwycić wszystkich? Bo tutaj mamy dwie opcje, ta obrazić drożej kosztuje. No i także to jest wszystko kwestia czasu. Wszystko jest kwestią czasu. Ja mam tutaj jedno pytanie, przyszło teraz do głowy. W związku z tym właśnie, że ChatGPT nie znał tych moich czy prac razem z Starzeckim. Otóż ja sobie chciałem jedno z tych moich prac wyciągnąć z wydawnictwa z 80. lat. Wyciągnąć z wydawnictwa, żeby mi przysłali na stronie internetowej. Chciałem sobie pobrać kopię w PDF-ie. Proszę bardzo, ale za 150 euro. No, ale te algorytmy nie płacą 150 euro. Czyli część tej wiedzy jest dla nich niedostępna. No mówiłem ci, jesteś elitarny. Oni nie, jeszcze. Nie, chyba że się włamują, ale w tej chwili. Nie. No wiesz, w tej chwili czasopisma każą sobie płacić nie tylko za to, że ktoś przeczyta, ale również za to, że ktoś napisze, że oni opublikują. Tak. 15 tysięcy dolarów kosztuje opublikowanie pracy w dobrym czasopiśmie. No i uczenie płacą za to, dlatego że jak nie zapłacą, to nie będą miały punktów, jak nie będą miały punktów, nie będą miały pieniędzy na w przyszłym roku, prawda? Więc tu może być taka bariera i być może, że dlatego te prace nie są znane. Są znane te prace bardzo dawne, kiedy jeszcze nie były powszechnie dostępne, a teraz już nie są. Myślę, że to jest tylko czasowo, więc bariera czasowa za 20-30 lat. No, ponieważ będą chcieć mieć dostęp do takiej wiedzy, więc powoli będą musiały. Ja zrobię korektę za 20-30 albo za 2-3. No. Ja to szybko. Mnie zastanawia jedna rzecz. Na ile w kontekście tej sztucznej inteligencji mamy do czynienia z zaawansowaną, ale jednak kompilacją, a na ile mamy do czynienia z tworzeniem nowej jakości. No teraz, to chyba o tym teraz, wydaje mi się, że mówimy, że to jest kompilacja, ale w pewnym momencie, jak ktoś nauczy się napisać programistyczną komendę wyjdź z pudełka, to przestanie być kompilacja. Reaguje już na proste rzeczy, reaguje, bo są programy z fachowcami od tego. Zadali proste pytanie. Sprawdź, to po polsku, w polskim języku, sprawdź, kiedy w Polsce rok ma 12 dni. I tutaj zgłupiał, ale jak dostał podpowiedź tylko prostą, weź pod uwagę, że w polskim języku to może mieć wiele znaczeń, to wrócił z odpowiedzią, że 12 stycznia rok ma 12 dni. Także jest w stanie już myśleć inaczej. Tylko trzeba chwilę poczekać albo dać sugestie. Tam było więcej przykładów. Akurat w tym tygodniu w jednym z programów było takich właśnie tylko o tym. Tak, tak. To jest chyba też o tym, na co my się godzimy. W sensie, co my bierzemy już za gotową odpowiedź. Nie? Znaczy, co będziemy jeszcze dopodobywać, co będziemy jeszcze tam dokładać, a co już nam wystarczy. Przy życzeniach wielkanocnych pewnie to nie ma większego znaczenia, bo my się tam wzruszymy i super. Ale na przykład jeśli teraz ktoś pisze jakieś opracowanie, mówi, że to jest naukowe, potem publikuje to w internecie, bo ten internet karmi sam siebie takim nisko jakościowym materiałem, że tak się zastanawiam na ile, w jakim stopniu, będziemy dostawać potem, wiecie, zmielone Tak, ale to jest wszystko coś. I co będzie faktem, a co nie faktem? To jest wszystko coś, na co nie jesteśmy gotowi. Technologia teraz wyprzedza prawo, wyprzedza medycynę, wszystko wyprzedza. A to wszystko przez pandemię. Bo pandemia spowodowała gigantyczną akcelerację. Gdyby nie pandemia, to uczenie zdalne byłoby wprowadzane stopniowo w przeciągu jednego pokolenia, 30 lat. A tutaj zostało wprowadzone w 2 tygodnie. Lepiej czy gorzej, ale zostało wprowadzone. Czyli pandemia spowodowała, jak siedzieliśmy w domach, to gigantyczny przyrost danych. No bo jak wszyscy rozmawiamy przez ekrany, to że wszystko jest rejestrowane wtedy.
Jak my rozmawiamy o tako, to nie jest rejestrowane, aczkolwiek też jest rejestrowane. Tak? Natomiast przed pandemią było mnóstwo rozmów, które nie były rejestrowane. A teraz ta maszyna się tak tego najadła wszystkiego, że nagle zaczyna wytwarzać i teraz będziemy czekać, co będzie kolejnym czatem GPT. Już kolejnym jakościowo, czymś kompletnie innym. Nie? Czat dalej się nie rozwija, tutaj coś nowego wyskoczy. Co być może dzisiaj jeszcze nikt nie wie o tym, a za pół roku dzieciaki oszaleją. Bo to dzieciaki będą szale. My będziemy mówili, nie, to po co, kto by chciał, a dzieciaki będą szale. No. Ale z drugiej strony mamy to, co najlepsze, bo jesteśmy w jednej nodze w świecie analogowym, w drugiej nóżce w świecie cyfrowym i możemy sobie przeskakiwać z jednego modelu na drugiego. Możemy sobie siedzieć i dzisiaj mieć cyfrowe spotkanie, a potem pójść i sobie w Facebooku coś zrobić, a potem mamy piękny, długi weekend i możemy zrobić grillowanie, które jest jak najbardziej offline. Nawet jeśli jest trochę niezdrowe, to pamiętajcie, jak będzie dużo ploteczek, to one trochę zrekompensują to, że to będzie niezdrowe jedzenie. Mamy wnucza, że żyjemy w tym momencie. Tak jest, no mamy idealny moment, że mamy dwa światy. Ale czy to nie jest tak, że my się zachwycujemy tym, co jest nowe, a później na chwilę tylko, a później wracamy? Bo pamiętam, tak jak była taka fala digitalizacji książek, tak? I wszyscy e-booki. Mnie to nie pochłonęło, ale rozumiem, w pociągu i tak dalej, widać w plecaku, jak to się kiedyś było. Ale teraz jest znowu boom na tą wersję papierową i my wtedy to doceniamy. I tu było to w kontekście chyba tego, że ta bliskość będzie na wagę złota. Czy my sobie nie robimy też krzywdy tym pogoniom za tym, co nowe, nieznane? Dla zabawy, ale ta sztuczna inteligencja nas trochę ukuje, prawda? Tak jest, ale to co mówiłem, my siedzimy na gałęzi i piłujemy. My wiemy, że to będzie niebezpieczne, tak? I fajnie by było wprowadzić reglamentację na sztuczną inteligencję, czyli żeby spowolnić jej, tak żeby prawo zdążyło nadążyć i żebyśmy my zdążyli nadążyć. Ale nikt tego nie spowolni, nie da się z tego spowolnić. No tak, ale wypuściliśmy Benjamin Franklin za winy. Niech to pójdzie w media. Benjamin Franklin is to blame. No tak, ale czy on zawinił, bo wymyślił prąd. Ale my mamy teraz taką możliwość, że możemy do tej papierowej książki wrócić, ale tu z tego, co wynika, jak to będzie szło, to będzie taki moment, że już nie będzie tego wyboru. To będzie za drogo. Ale zrobią. Że w ogóle już tego nie będzie. Nie, tylko zrobią papierową książkę cyfrową. Czyli że będzie szelest książek, a dodatkową opłatą jeszcze będzie opór papieru i zapach papieru. No. Wszystko będzie. To dobrze, że mnie już nie Tak. Dzień dobry, przepraszam, czy można z online też pytanie zadać? Tutaj jest, proszę pana, ktoś z online'u. Czy ktoś z państwa chce zadać pytanie, to ja je powtórzę na głos. No, ja jestem na online i chciałbym zadać pytanie. Tak, bardzo proszę. Możemy prosić o chwilę ciszy, bo tu jest pytanie. Pytanie z online. Tak, bardzo proszę. Pytanie jest takie. Dlaczego nie jest możliwe współistnienie dwóch światów obok siebie, cyfrowego bez rozmnażania oraz świata analogowego z ludźmi, którzy mają emocje, płeć, rozmnażają się i żyją swoim życiem, którym jest sztuka, abstrakcyjne myślenie, w których są uczucia i tak dalej. Czy co jest tym czynnikiem, który spowoduje, że maszyny będą nas zwalczać i będą chciały nas skasować i zlikwidować? Co im to przeszkadza, tak? W czym im będziemy przeszkadzać, jakby istniejąc? Nie wiem, może nas zamkną w rezerwatach ludzi, które będą się kierowały jakby innymi prawami, ale czy jest jakiś imperatyw taki zdecydowany, no, który na przykład wśród ludzi powoduje wojny. Wojny powoduje zachłanność, nasza taka cecha ludzka, tak? A maszyny nie mają takich emocji, tak? Maszyny nie musi im zależeć na tym, żeby wyeliminować człowieka,
No bo dlaczego, tak? I wtedy jest taka możliwość, że jeden świat będzie korzystał z usług drugiego, tak? Że te światy mogą współistnieć, się czymś wymieniać, to znaczy my będziemy korzystali z doskonałości maszyn i ich sprawności, ale będziemy mogli im dawać no, inne doświadczenia, których same maszyny nie są w stanie wytworzyć, które są bardziej właśnie emocjonalne i związane z człowiekiem. No, a drugie pytanie jeszcze jest związane z tym, że przecież nie trudno sobie wyobrazić taki totalny shutdown. To znaczy, gdybyśmy wyłączyli energię i wrócili do lamp naftowych, to mamy koniec tej całej sztucznej inteligencji, tak? Tak, i to jest, to ja może, bo pierwsze pytanie jest bardzo trudne. Ja bym strasznie chciał, żeby pan miał rację i być może znajdą się mądrzy politycy, aczkolwiek nie wiem, czy to w ogóle... którzy wypracują współistnienie dwóch światów i wzajemne przenikanie tych światów. Aczkolwiek, no znowu, no chociażby ewolucja mówi, że jak dwa światy istnieją obok siebie, to i tak zaczną się krzyżować i potem jeden wyprze drugi, jak my wyparliśmy neandertalczyków biednych. No bo tam zawsze byli ludzie. No. Po jednej stronie mamy tak. Ludzi. Łatwiej mi na drugie pytanie odpowiedzieć. Znaczy pierwsze gorąco kibicuję i od razu będę głosował na tego polityka nawet w najbliższych wyborach, bo nie mam na kogo głosować. Także jakby on się znalazł, to ja bardzo chętnie. Za to drugie pytanie odpowiem. Nie ma możliwości, żeby nastąpił shutdown, który będzie trwał więcej niż 24 godziny, dlatego że zbyt dużo osób straci pieniądze. Nie ma takiej możliwości, niestety. To trudno, to stracą. No, w czasie wojny ludzie tracą niewyobrażalne pieniądze. Ale inni zarabiają, a tu wszyscy stracą. Dlatego nie zgodzę się. No. Ale był czarny dzień telewizyjny w mediach i też były reklamy i też i co to dało? Nie da się tego... Technicznie jest to realne bardzo ze względu na to, że mają rodzaje broni, które... Tak. Ale natura ludzka jest taka, że nie pozwoli. Elektromagnetyczny, który jakby niszczy całą infrastrukturę i nie da się jej odbudować 24 godziny, tylko ten shutdown może trwać 3 miesiące. Tak? No, paradoksalnie to by uratowało ludzkość. Sam gotuje Na po drugie, jak oglądać występy Igi Świątek, jak będzie odcięta od prądu? No właśnie, sami włączymy. W live'ie po prostu. No. Tak, dokładnie. Jak samoloty dokładnie. Nie będą ja tutaj mam jeszcze jedno pytanie. Bardzo dziękuję za to pytanie. Pierwsze jest naprawdę bardzo, bardzo takie optymistyczne i jeżeli którykolwiek z polityków nas słucha albo będzie słuchał, to gorąco apelujemy, żeby stworzył taki program. I być może znajdą się wtedy wyborcy, ja na pewno. I być może pan. Natomiast tutaj pani zadała pytanie, może jeszcze raz, żeby wszyscy usłyszeli. Tak, jak się zaczęło refleksyjnie zupełnie, bo będą trudno przewidzieć, ale jak to będzie miała sztuczna inteligencja na system edukacji naszej, to i tak już jest bardzo jeszcze, tak jak mogłabym powiedzieć, nasteczne, nie do przodu. Jakie będą refleksyjnie, tak przewidywane efekty prowadzenia. Dla mnie tu będzie prawdziwy rzeźnie winiątek, dlatego że nasza edukacja zrodziła się, nie wiem, w połowie XIX wieku i kompletnie się nie zmienia. Mimo iż cały świat się kompletnie odmienił, nasza edukacja polega na gromadzeniu wiedzy, która teraz jest kompletnie niepotrzebna, bo wystarczy, że mam telefon i już mam wtedy całą wiedzę. Ja teraz muszę nauczyć się odróżniać ziarno od plew, czyli w jaki sposób selekcjonować wiedzę. Ale to my mamy z codziennością wiadomości. A druga kwestia, to muszę nauczyć się wykorzystywać tą wiedzę. I to są, a szkoła tego kompletnie nie uczy. Szkoła nie uczy dwóch najważniejszych przedmiotów, które powinna wykładać, równie często jak polski i matematyka. Pierwszy przedmiot to jest zdolność dostosowania się, umiejętność adaptacji, a drugi umiejętność bycia przyjaznym dla innych. I krytyczne myślenie. I to jest, a tego się nigdy nie uczy, no bo to albo masz, albo nie masz, albo patrz się na rodziców i bądź przyjazny, albo... Tymczasem tego wszystkiego powinno się nauczyć, tak jak tańca można się nauczyć, tak jak pływania można się uczyć, wszystkiego się można uczyć. Bycia przyjaznym też można się nauczyć, bo ludzie, którzy nie są przyjaźni, w większości przypadków nie wiedzą, że są nieprzyjaźni.
Ci wiele osób mówi, ty, no przecież ja kurde żartuję, wcale się z ciebie nie nabijam. Gdyby ta osoba poczuła, co druga osoba czuje, to nagle by zobaczyła, że jednak to nie jest żarty, tylko to jest nabijanie się. Można jeszcze jedno pytanie? Tak. Pan profesor mówił o tym, że inteligencja dobrze się wprawić, sprawdzić może, prawda? Bo ma dostęp do pełnej wiedzy. Dlaczego w takim razie nie można tej sztucznej inteligencji wykorzystać, żeby ona to prawo napisała i unormowała zachowań? No. To by było twórcze wtedy. No. A nie odtwórcze. No, tak. Dać coś, co nam by zajęło lata. Przecież o to przemówienie, to ile było pisane? Ile ona dopisała? No, 15 sekund. Kurde. No, słuchajcie, człowiek, szczególnie mężczyzna, tak tego, to on by siedział nad tym z 2 godziny. Oczywiście. No, czyli zobaczcie, no być może będzie ten inteligentny projekt, że to poprosimy maszynę, żeby napisała prawo, które sztuczna inteligencja ureguluje się sama. I tutaj zrób w kontekście prawa Unii Europejskiej, w kontekście prawa amerykańskiego i Wielkiej Brytanii. No to tam się dopisze, jeszcze żeby było etyczne. I jak czat czwórka tego nie zrobi, to 8 to zrobi. A 8 będzie za 1,5 roku. No poczekamy. A ja mam też takie, może przemyślenie, bo cała idea tego softa, ja mi się bardzo podoba, jakby do niej przemawia, powiedzmy, w wykorzystywaniu właśnie relacji rodzinnych, z dziećmi, chciałabym na przykład skanuję twarz mojej córki i chciałabym zobaczyć, co ona naprawdę tak myśli i potrzeby zrozumieć. Ale to na przykład, co przyszło mi do głowy, co może stanowić zagrożenie, no bo oczywiście piękna idea jest taka, że mogą być wykorzystywane na warunkach zawodowych i można by było się szybciej nauczyć, obserwując rady sztucznej inteligencji, co czuje druga osoba. Ale pytanie, moje pytanie jest takie, czy będzie w drugą stronę, tak jak na przykład było z nawigacją, że musimy się wykorzystać z map, zdali drogę, a w tej chwili wiele osób, mimo że cały czas ma nazwy ulic na nawigacji, nie zna, nie wie jak się poruszać. Czy to nie będzie w drugą stronę? Niestety to jest bardzo... Tak, że właśnie my przestaniemy chcieć odczuwać, tak współodczuwać z drugim człowiekiem, przestaniemy wykorzystywać naszą inteligencję emocjonalną. Niestety to jest bardzo mądra uwaga, niestety. Niestety, bo ja cały czas, teraz sobie dopiero uświadomiłem, bo ja cały czas myślałem, jak ci sztuczna będzie cały czas podpowiadać, kto co czuje i co masz zrobić, to w końcu sam się tego nauczysz. Nawet przecież to powiedziałem. A może być dokładnie jak z nawigacją, tak? Że ja już kompletnie nic nie patrzę przed siebie, tylko patrzę w telefon. I czyli, że ona mi odbierze tą umiejętność, czyli a tego bym nie chciał. Bierze, bo mamy już na to dowód prosty, czujniki parkowania. One ogłupiają. To jest, prawda, jak ja kupiłem sobie pierwszy samochód z czujnikami, to byłem mega wkurzony, po co mi to, tak? A teraz, jak wsiadam do takiego samochodu, który nie ma czujników albo nie ma kamery, to myślę, Jezus Maria, przecież ja zaraz mu zarysuję ten samochód, nie chcę, w ogóle sam zaparkuj. I to w przeciągu paru lat się tak stało, no. Cholerka. No to teraz ja nie wiem, co ja mam odpowiedzieć na to, co pani mi powiedziała. To może tam trzeba jakieś testy robić cały czas. Hej, to teraz odstawiamy telefon, zobacz, czy jesteś w stanie poczuć, co twoi przyjaciele czują. Jak? No, ale powiedzmy, no, to wtedy, żeby było to wykorzystywane w relacjach. No to z jednej strony ta idea, że tak dowiemy się wcześniej, na przykład, że gorzej się czują, tak, to szybko dostaniemy taką informację. Świetnie. Z drugiej strony, czy my jako ludzie nie będziemy mieć tej potrzeby, tak, jak chce być ważna dla tej osoby, nie ważna dla sztucznej inteligencji, którą ta osoba wykorzystuje, tylko chciałabym być rozumiana. No. Inaczej. Tak, po ludzku. Tak, po ludzku. Przez człowieka. Po ludzku. To znaczy, powiem tak, to jest wielki problem, z którym muszę się zmierzyć teraz, to co pani powiedziała, bo ja w ogóle, bo ja zawsze patrzę, że będzie dobrze, a nie, że będzie źle. A to jest... Jak słucham pani, to też mnie tak zainspirowało to, że my teraz dużo mówimy, że sztuczna inteligencja się upodania do człowieka, ale powinniśmy być również krytyczni, że człowiek z kolei upodania się do robotów. Tak.
I tak naprawdę dzisiaj była mowa o jednej płci, która nie jest mężczyzną ani kobietą, a może będzie jeden robo-człowiek, który nie będzie ani człowiekiem, ani robotem, tak? Jeszcze coś takiego. Bo ludzie rezygnują z relacji, z bliskości, ze szkół fizycznych, przecież jest teraz wysyp tych szkół, chmurze i tak dalej, na własne życzenie. I to też jest trend, którego nie zatrzymamy. Cała koncepcja metaversum jest też o eskapizmie, tak? Czyli ja sobie stworzę lepszy świat, lepsze życie niż moje to realne. I to jest też takie, co jednak pokazywało też, że z jakichś przyczyn człowiek uznaje często, może nie my szczęśliwie, ale uznaje, że jego aktualne, realne życie jest dla niego niesatysfakcjonujące, tak, tak. Że on się z niego wypisuje. Nie mówię teraz o samobójstwie, ale o takiej alternatywnej tak. rzeczywistości. I to zobaczcie, wielu tutaj zgromadzonych może wydać się to niewiarygodne. Nastolatki często wolą dostać prezent, nie torebkę prawdziwą, tylko torebkę, którą będą mogły pokazać w metaversum. Czyli wirtualną, bo tą prawdziwą zobaczy 10 osób, a w metaversie zobaczy 20 tysięcy, że ja mam Versace. Rozumiecie? Czyli woli dostać coś wirtualnego niż prawdziwe. Tak. To jest po prostu niewiarygodne. Patrz, w jakim ty świecie będziesz żył. Kurczę, człowieku, ja nie mogę. A może młody człowiek się wypowie, co o tym myśli? Nie, on i tak jest wkurzony, że go tata zaciągnął na 4 godziny wyko. Musiałem zaciągnąć. Świat przed tobą będzie kosmiczny. I tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co będzie za 10 lat. Zobaczcie, my jesteśmy pierwszym pokoleniem rodziców, które. No, jeszcze ty, tak, ale załóżmy te dzieci, które się teraz rodzą, nikt z nas nie wie, co im doradzić, co powinni studiować. Nikt z nas nie wie. Ja bym się nie odważył temu gentlemanowi doradzać. Rozumiecie? My możemy tylko radzić z poziomu etyki. Pamiętaj, żeby być uczciwym człowiekiem i żeby ciężko pracować. I życzliwym. I życzliwym, tak, tak, dokładnie. I tak, się przytulać. Tak. I to. Ale a wszystkie wcześniejsze pokolenia, nie wiesz co robić, iść na medycynę, iść na prawo, bądź inżynierem, bądź finansistą, to są bezpieczne zawody. No 3 lata temu było opublikowane dane, że za 10 lat, czyli w tym wypadku za 7, teraz bym powiedział, że raczej za 5, 10 najpopularniejszych zawodów świata jeszcze nie istnieje. Tak jest. A teraz to pewnie nawet nie będzie 5 za chwilę, tylko za 3 lata powiemy, że 10 najpopularniejszych zawodów świata jeszcze nie istnieje, więc co można komuś doradzić? To jest jeszcze bardziej ciekawie wygląda szkoła, bo dziecko się uczy 17 lat czegoś, czego co już nie ma w stanie być aktualne. Dokładnie tak. Jeszcze sobie też pojawia takie pytanie a propos takiej trochę zbiorowej paniki w postaci, no jednak będą ludzie tracić pracę, prawda? No bo ta sztuczna inteligencja będzie już wiadomo zastępować ludzi. Czy są już jakieś badania na to, albo nie wiem, jakieś takie też właśnie refleksje? Czy ja muszę odpowiedzieć? Tak. Zajmuję się zwalnianiem ludzi. Sztuczna inteligencja od wielu lat, tak to jest przewidywanie, mniej więcej 26 tysiącom ludzi, ale da 35 tysięcy nowych zawodów. Stara żydowska prawda, zwalniają, znaczy się będą zatrudniać. Tak. Nie tyle starych zawodów, ale tak, zostaną nowe tak. zawody. Więc to jest wszystko, tak jak Elon Musk, zaraz zwalniać, ale zaraz zatrudni jeszcze za powyższej stawce. Ale ci, którzy zostaną zwolnieni, się nie przekwalifikują. Właśnie teraz mam pytanie. No właśnie. Tak, przekwalifikowanie, czyli adaptacja. Tylko nie przekwalifikowanie, że pracowałem w banku Millennium, a teraz się nauczę systemu banku PZU, banku PKO. Albo nawet nie, że w banku, tylko pójdę do ubezpieczeń. Nie, to będzie pracowałeś w banku, a teraz będziesz krawcową. To jest tak, wyzwanie. Tak, to jest. A tego typu będą, czy kompletnie jakościowe. Ale tak zmiany. Jak pan profesor mówił o tej nowej rzeczywistości, no to tą nową rzeczywistość i nowy styl życia bez pracy został wynegocjowany albo przyjęty na forum w Davos. Przecież właśnie tam zostały określone warunki życia przyszłych pokoleń i to nie tych przyszłych bardzo, tylko już niedaleki jest taki ten czas, kiedy ludzie nie będą musieli pracować. Dostaną dochód gwarantowany. Ten dochód gwarantowany, a będą pracować ci, którzy
no, mają jakieś tam uzdolnienia i potrzeby pracy, a inni będą korzystać z różnych rozrywek, różnych. Słuchajcie, ja może zakończę optymistycznie, że jeden zawód pozostanie nam zawsze, który teraz wykonujemy za darmo, a będziemy za to pobierać sowite wynagrodzenie. To nawet nie jakieś 500 plus, tylko tak 10 tysięcy euro na głowę. Ten zawód to wychowywanie dzieci. Bo teraz to za darmo robimy. Dzicielstwo, tak. Tak, a tutaj tatuś dostaje dychę, mama dostaje dychę, tylko oczywiście są tego konsekwencje. Tatuś ma się, tatuś ma się przyłożyć do wychowania. Tak? No to tatuś sobie szybko weźmie awatara, będzie siedział z kumplami i oglądał mecz, ale nie, żartuję. Naprawdę, no to zostanie. No, trzeba będzie sobie znaleźć jakąś robotę. No to tą robotą będzie wychowanie dzieci. Jeśli będą dzieci. Jeśli będą dzieci. Tak, słuchajcie. Natomiast to, co, to jest przyszłość. To, co jest teraz. Jeszcze króciutko chciałem zapytać, bo w ogóle ten aspekt jakby nie był podjęty. Zagrożenie wykorzystania celów wojskowych. Czyli coś, co jest chyba realnym zagrożeniem w świecie, no, który widzimy. Bo tych miejsc jest zapalnych jest tyle. I w momencie, kiedy się pojawiają takie możliwości, to nie wierzę, żeby ludzie się samoograniczyli. Czy coś w tym zakresie, panie profesorze? Wie pan, jak my tutaj mieliśmy tyle dylematów i stresu, myśląc, co będzie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w celach pokojowych, to co mówić, jakbyśmy weszli teraz w strefę militarną i polityczną? To już lepiej nie. To lepiej. Lepiej niech pan powie dla naszego dobra, że pan wycofuje pytanie. No, dziękujemy bardzo. A ja, kończąc optymistycznie, pamiętajcie, my rozmawiamy o tym, co będzie, powiedzmy, dla świętego spokoju za 10-20 lat, tak? Tymczasem teraz mamy 27 kwiecień, tak? 27 dzisiaj jest. I pamiętajmy, że mamy trzy zmysły, które są totalnie odstawione na bok przez te nasze wspaniałe cyfrowe urządzenia. Te trzy zmysły to smak, węch i dotyk. I że one są kompletnie niewykorzystywane przez nas tyle, ile wykorzystywali nasi rodzice, a nasi dziadkowie to by się za głowę złapali. I dlatego uprzejmie proszę, żebyśmy zaczęli te trzy zmysły trenować, bo one kompletnie poszły w odstawkę. A najlepszy sposób trenowania tych trzech zmysłów, bo to na raz najlepiej trenować, jest kuchnia. Dotyk, smak, zapach. Wzrok też. Robimy. Wzrok, słuch, wszystko, ale te trzy, tak, kuchnia, jeszcze kuchnia wypełniona ludźmi, którzy wszyscy razem z nami przygotują jedzenie. A nie, że mąż zaprasza gości do domu, a żona zrobi. Nie? Wszyscy razem idziemy do kuchni w stylu włoskim i wszyscy razem kroimy ziemniaki, opowiadamy, plotkujemy, ile wlezie. Drugim niesamowitym sposobem treningu tych trzech zmysłów jest taniec. Smak, dotyk, węch, smak, ruch, smak, czyli winko, tak? A jak można, to też pocałunek, przecież to jest smak. Także wiecie, mamy tyle rzeczy do wykorzystania, cieszmy się, że to mamy, tak? Troszeczkę musimy odkurzyć, no bo przez te cyfrowe ekrany te trzy zmysły poszły w odstawkę. Cieszmy się, że cały czas możemy jeździć samochodami, że możemy przemieszczać się na piechotę, że nie boimy się wychodzić z domu, tak? Łapmy dzień i mówmy o tym wszystkim innym. I koniecznie się przytulajmy naukowo, czyli co najmniej 6 sekund. 6 sekund bez patrzenia w oczy, jeżeli to nie jest ślubna. Bez patrzenia w oczy. No. Tego wam życzę i wspaniałego weekendu, pełnego grillowania. Zdrowego czy niezdrowego, nieważne. Grunt, żeby w towarzystwie.